zaczniemy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej prelekcji organizowanej przez sekcję Kazimierz. Dzisiejszym tematem, jak to widzą, Narodowe Siły Zbrojne, w szczególności Brygada Świętokrzyska. Wykład poprowadzi pan Bartosz Tomczak, kibic kolejorza, ale również fascynat Narodowych Sił Zbrojnych, w szczególności właśnie Brygady Świętokrzyskiej z Rogoźna. Także powitamy brawami i przejdziemy do tego. Dziś szykuję nam się dosyć ciekawy temat, bo ja zawsze nazywam to, że Brygada Świętokrzyska to są wyklęci najbardziej wyklętych, ponieważ w historii chyba polskiego podziemia niepodległościowego, szczególnie tego antykomunistycznego, nie było takiej troski, na którą nie brano by tyle kłamliwych pomyj i oszczerstw. Według lewicowej prawdopodobnie wykładnie to powinno teraz zacząć tu brzmieć, też spadać, bo to tak demonizowana jest dosyć mocno jednostka. Zresztą chyba do dziś nawet tam wiele osób związanych z SLD albo lewicą, czy tak zwanych histeryków uważa, że oni nadal współpracowali z Niemcami, że to taka nie jest jednoznaczna sprawa. My na przykład złożyliśmy w Rogoźnie wniosek do Rady Miejskiej o nadanie rondu właśnie Brygady Świętokrzyskiej. Tym bardziej, że okazało się, że mamy czterech żołnierzy z brygady, o których nikt prędzej nie wiedział, na co w sumie historycy, lokalni, radni trochę zareagowali raczej z rezerwą, no bo jak już mówiłem, to przybyli faszyści, oni tylko z Niemcami współpracowali, operują generalnie, zresztą z tego co słyszę, każda opinia jakakolwiek jest wygłaszana na temat brygady, to są na temat z książek brane z lat 60., 70., 80., z których każda obecnie, w sumie też wiele osób może o tym nie wiedzieć, ale każda obecnie z tych wszystkich książek, tych tez została obalona. Też Leszek Żebrowski o tym ostatnio bardzo często mówi. No bo tak jakby nie patrząc od tych lat 90., jak on się też tym tematem najwięcej zajmuje, to jest, tak jak mówiłem, jednostka, która nadal jest najbardziej zapamana. Tak jak o Narodowych Siłach Zbrojnych ten temat jakoś zaczyna tam do wielu osób przemawiać, że to jednak była druga co do wielkości konspiracyjna jednostka w podziemiu, która na równi z Armią Krajową, zresztą z którą się także scaliła, ma takie same zasługi, bardzo niepodległość i wolność naszej ojczyzny. Brygada Świętokrzyska powstała w 11 sierpnia 1944 roku jako jedno z trzech większych zgrupowań Narodowych Sił Zbrojnych, które według planu Z, czyli planu Zachód, miało opanować tereny od wschodu do Odry i Gniezny Łużyckiej. I tutaj te nasze, gdzie tutaj zachodnia Wielkopolska plus to, co plusy wschodnie, te tereny, które nie były prędzej polskie. Miała ona postawić przed faktem dokonanym aliantów, czyli my byśmy wtedy, jeśli oni by tę ziemię zajęli, mielibyśmy występować w roli gospodarza. Czyli od razu, jak wkroczyli Amerykanie, to byłaby gotowa nie tylko administracja, ale i wszystkie urzędy były przez Polaków obsadzone. No bo jak wiemy, od 1943 roku, w sumie od Klęski pod Stalingradem Niemców, było wiadomo, że ta brunatna niemiecka okupacja zamieni się na okupację sowiecką, która wcale nie będzie ani łagodniejsza, a być może także już wtedy przewidywano, że będzie gorsza, ponieważ na Kresach Wschodnich już wiadomo, wiedziano, jakie co ze sobą niosą komuniści, kiedy tysiącami, dziesiątkami tysięcy Polaków, Polacy byli wywożeni na Syberię, mordowani, to w bardzo krótki sposób, gdzie praktycznie od oficera w dół, każdy był mordowany na miejscu, przepraszam, od oficera wzdłuż każdy był mordowany na miejscu, podczas gdy szeregowi żołnierze byli wywożeni właśnie na wschód. Brygada Świętokrzyska, właśnie jak mówiłem, miała być jednym z tych trzech zgrupowań i cała jej koncepcja, w ogóle działania jej marszu na zachód była opowiedziana w tak zwanym dziele Zachodni Szaniec, Szaniec Bolesławów, który sformułował Lech Karol Najman, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, który był twórcą najbardziej radykalnego antyniemieckiego programu w polskim podziemiu. Mimo to komunistom nie przeszkadzało to w tym, żeby go skazać jako kolaboranta niemieckiego. Mimo że nawet Armia Krajowa nie miała tak radykalnego programu antyniemieckiego, jak on to stworzył. No i w ramach potem procesu pokazowego przypisano mu rzekomą kolaborację, współpracę z wywiadem niemieckim, z Wehrmachtem i większość też był nawet przewożony na te wszystkie rozprawy w mundurze Wehrmachtu, żeby jeszcze bardziej go poniżyć i przybierać go w mundury tej znienawidzonej jednostki, z którą on walczył przez całe życie praktycznie, bo od 1939 roku, kiedy włączył się w konspirację niepodległościową, to tak naprawdę przestał walczyć dopiero w więzieniu. A to walką raczej końce walki też nazwać nie można, ponieważ tam przed takie tortury, że jak mówił Lotmistrz Pilecki, to Oświęcim przy torturach komunistów to była igraszka.
Także to, co przychodzili żołnierze Brygady Świętokrzyskiej, też jest ciężkie do pisania, ponieważ wiele z tych osób do dziś się boją o tym mówić. Do dziś osoby, rodziny też żyjące tych właśnie bohaterów, do dziś nie chcą tego powiedzieć, bo często jak na przykład będą z Brygady Świętokrzyskiej, to od razu będzie albo bo to faszyści, bo to kolaboranci i nie ma z nimi rozmowy. Tak na przykład też okazało się, że w gminie 1 marca poznałem tam rodzinę braci Denkiewiczów, patrolu Brygady Świętokrzyskiej, który był rzucony do Polski. Obydwoje z nich przesiedzieli w więzieniu, nieludzko torturowani. Jeden wyjechał do Australii, gdzie został niestety do dziś, nie może do Polski wrócić, ponieważ ma rozrusznik serca. Wiem, więc tym niestety nie może do samolotu wsiąść. No i tak oni żyją rozproszeni po świecie, a te osoby właśnie mówiły, że one historykom tego nie mówiły, ponieważ historycy się tym nie interesowali w ogóle. A jeśli się interesowali, no to właśnie było na podstawie tych wszystkich kłamliwych publikacji, które niestety no, do dziś krążą, tak jak na przykład na zasadzie od naszej bibliotece w Rogozińskiej znalazłem momentami takie hity, że po prostu podstawową wiedzą dostępną na Wikipedii czy innych stronach można obalić większość tych argumentów. Ale niestety te książki nadal pokutują w bibliotekach i na tym się niestety wzorują nie tylko może nauczyciele, ale i uczniowie, którzy z tego bardzo często i gęsto korzystają. Tak jak na przykład, może w sumie miałem odcinek powiedzieć, ale już mówię o tym właśnie komunistycznej propagandzie, to też powiem o książce Ryszarda Nazarewicza, który rzekomo opisał właśnie kolaborację Brygady Świętokrzyskiej z Niemcami. Leszek Żebrowski na początku lat 90. obalił całkowicie te tezy, bo to okazało się, że są sfałszowane, zmanipulowane dokumenty, które niby on wynalazł w archiwach niemieckich. Zresztą Nazarewicz był pułkownikiem, oficerem Urzędu Bezpieczeństwa, po prostu wysoko postawionym. To tak jakby, nie wiem, historię Armii Krajowej pisał Himmler czy inny jakiś niemiecki oficer, no bo to jest identyczne porównanie, że człowiek, który jest związany, który gorliwie służył tamtemu systemowi, który niszczył tamtych ludzi, no to chce o nich pisać jakąkolwiek pracę. Także, a najlepszy jest taki numer, że chyba do lat 90. jeśli Nazarewicz nadal funkcjonował w jakimkolwiek tam środowisku uniwersyteckim, nadal był wykładowcą, rzekomo historyk. A jedyne co mu się udało, to skończył Uniwersytet Marksistowsko-Leninowski wieczorowy, gdzie tak naprawdę chyba nauki tam nic nie było wykładane. Po prostu to była typowa taka czerwona szkółka, gdzie kładzono im do głowy te wszystkie komunistyczne tezy i wykładano linie partii. Sam zresztą głównodowodzący Brygady Świętokrzyskiej, Bohun Dąbrowski, powiedział, że najlepiej można obronić wszystkie czyny brygady tym, że pokazać, żeby każdy, kto jakąkolwiek ma jakikolwiek zarzut wobec brygady, może zajrzeć do dokumentów niemieckich. Bo tam żadnych takich, wiadomo, no Niemcy notowali wszystko. Od najmniejszej sprawy, bo to jednak niemiecki ordnung, oni zawsze woleli mieć wszystko zapisane. W niemieckich archiwach nie ma ani słowa na temat jakiejkolwiek współpracy brygady z Niemcami. I właśnie pułkownik Bohun przed śmiercią powiedział, że wszystko, co napisał w wspomnieniach, które polecam, są dostępne generalnie do kupienia nawet na Allegro. To są wspomnienia dowódcy Brygady Świętokrzyskiej Bohuna. I on powiedział, że nawet jeśli ktoś nie wierzy w to, co napisał, to jego słowa, mówię, same się bronią, ma czyste sumienie, ponieważ, jak mówiłem, można zajrzeć tych dokumentów niemieckich i tam się po prostu nic nie znajdzie. Niestety, mimo to wszystko, że prawda jest taka oczywista, tych materiałów naprawdę jest sporo, bo obiegaliśmy to wszystko, od lat 90. powstało bardzo wiele rzeczy, w tym początkowe książki Rafała Sierkuły oraz Leszka Żebrowskiego, album Brygady Świętokrzyskiej, który został wydany w Poznaniu. Później właśnie kilka już wspomnień. Doktor Muszyński o tym także pisał, teraz właśnie na 70-lecie Brygady Świętokrzyskiej, które odbyło się w zeszłym roku. Leszek Żebrowski wydał także album, gdzie są dostępne unikatowe dokumenty, zdjęcia i opisy z całego marszu brygady oraz działalności na ziemi kieleckiej. Także mówię, to same fakty, sama historia, same ich czyny się bronią przed tymi kłamliwymi zarzutami, których niestety, no, mówię, no, do dziś one pokutują. Warto na przykład wymienić takie bitwy, jak starcie pod Kurzyrowem, gdzie żołnierze brygady napadli na konwój niemiecki, gdzie zdobyli praktycznie chyba tam było około 1500 różnej broni, do tego 9000 różnej amunicji. I to było zdobyte na Niemcach. Wiele razy na przykład Brygada Świętokrzyska współpracowała też z Armią Krajową, gdzie chyba to było dokładnie pod Raszkowem, gdzie na pytanie porucznika Mosta z Armii Krajowej Brygada Świętokrzyska odpowiedziała pozytywnie i pomogła w zatrzymaniu pacyfikacji niemieckiej właśnie Kurzyrowa, gdzie prędzej już rozstrzelano 40 AK-owców. Także i ta współpraca istniała, co też kładzie kłam kolejnej legendzie o wrogości między AK a Brygadą Świętokrzyską, ponieważ
Wiele też razy Armia Krajowa związana też rozkazami z Londynu, gdzie nie mogła formalnie, oficjalnie występować przeciwko komunistom, którzy, no jak wiadomo, dopuszczali się bardzo okrutnych mordów i gwałtów na polskiej ludności cywilnej, zlecała Brygadzie Świętej wszystkie rozprawienie się z komunistami. Oni nie mogli tego zrobić, ale poprzez współpracę właśnie z tą brygadą, brygada ten problem rozwiązywała. I tak niestety było. To zresztą też generalnie była taka pierwsza i chyba najpoważniejsza właśnie przyczyna tej nienawiści między brygadą a komunistami, ponieważ do brygady od początku, zresztą jak cały NSZ, stwierdził, że Polska ma dwóch wrogów, czyli sowiecką Rosję i hitlerowskie Niemcy. Nie było rozróżnienia, że ten wróg jest gorszy, ten jest lepszy. Od początku podjęli walkę i z Niemcami i z Sowietami. Trzecim takim najgorszym też według mnie wrogiem były bandy po prostu. Rabunkowe, które to jak wiadomo, w czasie wojny nie ma żadnej administracji, nie ma żadnej władzy, więc hulaj dusza, piekła nie ma. Także generalnie okrutne też, i to no, przykro powiedzieć, ale jednak no, nasi rodacy też często dokonywali tych właśnie tych rabunków. W większości były to bandy przedwojenne, przestępców, które właśnie potem przyjmowała tak zwana partyzantka komunistyczna, Armia Ludowa i Gwardia Ludowa, gdzie na przykład chyba przeglądając nawet źródła miarodajne, oni chyba 95% tych wszystkich oddziałów, tak zwanych szumnie partyzanckich, oni nie stoczyli żadnej większej potyczki z Niemcami. Był też taki przykład, że Brygada Świętokrzyska walczyła na Kieleczczyźnie z dywizją SS, a potem jednak po wojnie przypisali sobie to komuniści. Wiadomo, no, kto zwycięży, ten pisze historię. Komuniści pisali, że tam biła się ich oddział się bił z doborowym oddziałem SS, co w teorii było i tak niemożliwe. Jeszcze najlepsze było to, że jeden z komunistów przypisał sobie, że tam walczyła jego cała rodzina, że babcia stała tu stał dziadek, tu ktoś z widłami. No po prostu momentami czytając ich relacje, to można się nieźle uśmiać, ale niestety no, ta propaganda pokutowała przez prawie 45 lat. No niestety do dziś właśnie pokutuje. I właśnie o większości tych bitew, które brygada stoczyła i starć, też nie przeczytamy dlatego, ponieważ był zakaz publikowania w jakiejkolwiek prasie podziemnej informacji na temat zbrojnych starć z brygadą. Najczęściej w miejscach, gdzie były te potyczki, potem rozrzucamy jakieś pepesze, sowieckie dokumenty, cokolwiek, żeby zasugerować, że to zrobiły Sowieci albo jakieś bandy, ponieważ wtedy Niemcy nie pacyfikowali, nie było odwetu niemieckiego na żadnej wiosce. Co było jedną z ważniejszych rzeczy, ponieważ no, NSZ od początku, tak zwane stanie zbrojną nogi AK i NSZ-u, to była po prostu ekonomia krwi. Oni wiedzieli, że walka otwarta w tych warunkach, które miało podziemie z Niemcami, jest niemożliwa. To bo tak naprawdę to były oddziały partyzanckie nieprzygotowane do walk frontowych i ewentualnie do jakichś zagonów i szarpania wroga. Także właśnie NZ w ten sposób chronił komunistyczną ludność. Nie były też podejmowane ataki bezsensowne, przyjmijmy na jakiegoś jednego feldfebla czy innych podoficerów, bo za jednego Niemca zabierano często 150 Polaków. To było niewspółmierna akcja, no, to do jakichkolwiek korzyści. No bo jeśli za każdego Niemca w ten sposób by Niemcy pacyfikowali te wszystkie wioski, no to niedługo to przez tą samą okupację nikt w tej Polsce niestety nie został, tylko sami komuniści, jak oni to potem po wojnie chcieli wprowadzić. Zresztą były takie przypadki, a to na Lubelszczyźnie akurat oddział pod dowództwem Zęba, majora Zubzdanowicza, cichociemnego. To jedyny cichociemny, który zrzucony z Anglii był w NSZ-cie służył. W rejonie, gdzie on działał, w Borowie, Bor został brutalnie spacyfikowany przez Niemców, wioska spalona. Zginęło chyba większość tam mieszkańców. Obok była komunistyczna wioska. Ona w ogóle nie została naruszona. To była 43 chyba, czy 44 rok. Co po raz kolejny też dowodzi do tego, że komuniści bardzo często i gęsto współpracowali z Niemcami, nawet jak już byli w teorii w czasie wojny, kiedy to Niemcy napadli Związek Sowiecki, ponieważ wiele razy, tak jak na przykład stacja radiowa została wydana w Warszawie przez Armię Krajową, przez komunistów Gestapo. Gestapo to likwidowało. Zresztą listy, które komuniści tworzyli od początku, ponieważ się raczej tylko tym zajmowali, a nie walką, oni wysyłali bardzo często do Gestapo. Gestapo właśnie, żeby nie było, że oni mają czyste ręce, Gestapo właśnie likwidowało takie oddziały partyzanckie, oddziały podziemia niepodległościowego i to też była bardzo, bardzo duża skala tego. Zresztą jest taki teatr telewizji Mord Założycielski, on jest też na YouTube dostępny. Można sobie zobaczyć, że nawet w samym gronie komunistów dochodziło do bardzo wielkich scysji, że nawet większość komunistów się nie godziła na tą cichą współpracę z Gestapo. No, do takiego dochodziło i po wojnie były bardzo często takie też numery, że ci, którzy mieli sprawować jakieś wysokie funkcje w urzędach bezpieczeństwa, byli szantażowani przez zwykłe osoby, które w każdej chwili mogły wydać ich przeszłość. Że oni najpierw byli konfidentami
niemieckimi teraz nagle stali się gorliwymi wyznawcami Stalina. Także takich przypadków było wiele. Wracając jednak do brygady, bardzo ciekawym i takim głośnym echem odbiła się bitwa pod Żąbcem, która potem została też nazwana też przez wiele czynników zachodów, które w teorii powinny raczej właśnie stać po stronie Brygady Świętokrzyskiej, ohydny morder. Nawet patrząc po prawie, które obowiązało przed wojną, egzekucja czy też likwidowanie bandy tatka Białego Grochola, która składała się z przedwojennych przestępców, morderców, była zasadna, ponieważ oni właśnie pacyfikowali od dłuższego czasu okoliczną ludność. To nie było nawet jakieś kradzieże pojedyncze. To były po prostu ograbianie ludzi z ostatniej żywności, mordowanie, gwałcenie. Także taka banda funkcjonowała przez dłuższy czas na polskiej ziemi. Dodatkowo była wzmocniona sowieckimi zrzutkami Iwana Kawarajewa, przy którym zresztą znaleziono dokumenty, że potem ta cała grupa miała likwidować Brygadę Świętokrzyską. Zresztą wykrycie tej grupy było całkowicie przypadkowe, ponieważ jeden z patroli Brygady Świętokrzyskiej został pojmany właśnie przez komunistów. Jednej osobie udało się uciec z tego z niewoli. Została brygada o tym powiadomiona. Pułkownik Bochun od razu zaatakował obóz komunistów. Zresztą zaskoczenie było aż takie, że komuniści, mimo że byli bardzo dobrze okopani dawami strzeleckimi, okratowani byli drutem kolczastym, w ogóle byli tak zaskoczeni, że większość od razu się podała, tylko właśnie niestety Tadek Biały i Karawajew uciekli z tego razem z 30-osobową grupą. Zostało pojmanych około 100 żołnierzy sowieckich i polskich, większość zresztą Polaków, którzy też często nie wiedzieli, że są w organizacji komunistycznej, wstąpiła do oddziału brygady, dobrowolnie. Reszta, którym nie udowodniono żadnej winy, została też puszczona. Nie było tak, że byli bez żadnego sądu mordowani, tylko nad każdym odbywał się sąd. Każdy przedstawiał swoje dowody, były za i przeciw. To był taki proces, jak jest to na przykład teraz. I wszystko się odbywało według litery przedwojennego prawa, które, no wiadomo, też było na czas wojny zaostrzone, ponieważ za przestępstwa o narodzie polskim w większości groziła śmierć. No bo takie były po prostu koleje losu i gdyby tego nie było, no to zapanowałaby na naszych ziemiach całkowita anarchia, bo Niemcy by na tym w ogóle nie panowali, zresztą pewnie nawet to było ku ich uciesze, ponieważ Polacy sami by się mordowali, sami się grabili. Potem, kiedy Brygada Świętokrzyska, zresztą to jest też opisane w książce Elżbiety Kalezińskiej pod tym legium, którą też polecam, Brygada Świętokrzyska wszystkich tych pojmanych postawiła w jednym miejscu, i zostały oni z czterech stron pilnowani przez patrol. Niestety podczas nocy Sowieci podejmują próbę ucieczki. Następuje bezładna strzelanina. W wyniku tego ginie dwóch żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Około 67 Sowietów zostaje rozstrzelanych. No co niestety potem było powodem właśnie tego oskarżenia o ohydny mord, który ani po pierwsze nie był winą NSZ-u, ani po drugie nie mógł być taki nazywany, ponieważ jak można nazywać mord czy też egzekucję na kimś. Także mam braci Dękiewiczów, akurat Dzisława, to jest ta osoba, o której mówiłem, której rodzinę poznałem w Szubinie. To są właśnie legitymacje Brygady Świętokrzyskiej. Właśnie z okresu, kiedy ona służyła w Niemczech, w kompaniach wartowniczych. I tam chyba, nie wiem, widziałem, że około 4000 chyba nawet był odznak, także tam dosyć sporo tych Polaków służyło w tych służbach. To też nie były tylko żołnierze brygady, to byli akowcy zwolnieni z obozów koncentracyjnych. To były osoby cywilne, które chciały się włączyć w jakąkolwiek pracę na rzecz aliantów. Także wiele osób miało nadzieję, że przybywając w Niemczech, to oni będą forpocztą tej armii, która wróci do Polski, która będzie odbijać się nasz kraj z rąk Sowietów, ponieważ nadal liczono na konflikt Sowietów z Zachodem, co patrząc z tego punktu widzenia, z tego co my teraz wiemy, no jednak to była dosyć płonna nadzieja, ale w tamtych czasach jednak wybuch tego konfliktu był bardzo realny, ponieważ to co robili Sowieci, to i tak jak im jedli Amerykanie i Anglicy z ręki, no to aż było absurdalne. Zresztą wypowiedzi generała Pattona, który potem zginął, generał amerykański, który zginął potem w różnych okolicznościach, który sam mówi, żeby wszystkie te traktaty porwać, wstrzępy i ruszyć na Sowietów. Zresztą to był największy zwolennik zresztą Brygady Świętokrzyskiej. Gdyby podejrzewał nie on i nie kilku wysokich oficerów, to mówię, no pewnie brygada była już zlikwidowana i o tych osobach byśmy
mówimy już w czasie przeszłym, ponieważ wiele osób, wiele żołnierzy brygady żyje, w tym porucznik Atomborski, pseudonim Pancerny, który też był teraz w Poliszowie. Po prostu jest szokiem to, że 81-letni człowiek w Koliszowie potrafił zaprezentować w pełnym mundurowaniu musztę z karabinem. To zresztą na stronie, na fanpage'u Związku NSZ jest dostępne. Wszystkie osoby, które na to patrzyły, były w szoku, jaką sprawnością się może pochwalić 87-latek. Tym bardziej, że porucznik przyjechał tam motocyklem. Do dziś jeździ motocyklami, do dziś uprawia gimnastykę. Chyba w wieku 80 lat potrafi szpagat zrobić. Także po prostu człowiek orkiestra jest wszędzie. Tak jak nasz z okręgu tutaj wielkopolskiego z Poznania pułkownik Podchorski. 95 lat, a... No, po prostu jest szok. No, wągrowcu na spotkaniu, dwugodzinny, stał, ani się nie pobił wodą i cały czas kolejny, bo nie przerwa się, żeby go na drugie tyle. Także po prostu dwie godziny non-stop, no, wszystko z detalami zawsze opisywał. I no, i także, no, i dowcip zawsze wszystko, także no to są ludzie, z którymi można pogadać, od których się można wiele rzeczy nasłuchać, a nie jak to... W większości wygląda, że to NZ to demony jakieś, to jakieś, nie wiem, diabły z rogami, ludzie nieludzcy, którzy tylko myślą, żeby mordować i inne rzeczy. A dosyć dużo właśnie, chociaż no niestety, no już z wieku, no to trochę jeszcze żyje tych żołnierzy. No u nas generalnie tutaj w okręgu Wielkopolska jest niedaleko, nie 15 km w Różnowicach, żyje porucznik Gertner, pseudonim Kruk. On działał i tutaj w Obornikach, i na Śląsku, gdzie musiał wjechać w czasie wojny. Najlepszym jest przykładem to, że porucznik Gertner miał kolegę, z którym razem był w harcerze przez chyba 25 lat. I ten kolega do zeszłego roku, kiedy ja powiedziałem, że jego kolega był w NZ, on o tym nie wiedział. Zresztą jego syn się dowiedział też kilka lat temu. Bardzo skromny człowiek, dowcipny, który nie jedną historię może tak ciekawie powiedzieć, że jest po prostu szok, ale on do tego czasu, do niedawna w ogóle o tym nie mówił. On siedział 7 lat w więzieniu i z tego organizacji praktycznie chyba wszyscy tam wtedy wpadli i przeszedł przez ubeckie metody śledcze i więzienie. Mimo to do dziś ten człowiek to raczej rzadko mówi, że nie chce być na świeczniku, że to nie była... Zresztą dzisiaj jak pisałem o nim artykuł, to mówi, że to nie jest żadna zasługa, on jest jakiś tam super bohater. Także do dziś unika wszelkich fleszy i jakimiś celebrytowania. Mówi, bo on walczył, mówi o Polsce, a nie o to, żeby teraz mówi świecił i jak mówi pajacowi na klejali medale na klatę. Także też jest, mówię, bardzo ciekawe. No, pułkownik Podchorski już mówiłem, w Pile jest, mieszkał, teraz poza mieszka porucznik Paluszkiewicz, także służył w NZ-cie. On akurat na Lubelszczyźnie, przepraszam, na Kielecczyźnie, w oddziale Żwika. Teraz także podczas chyba obchodów kolejnych jakiś ujawnił się jeszcze jeden żołnierz z Poznania, ale nazwiska sobie nie przypomnę. To jest też tam dostępne w internecie, ma też o 95 lat, ale sobie nie przypomnę jakie nazwisko. Teraz było na obchodach kolejnych właśnie. Na Śląsku jest Czarnocki, porucznik, ale też kurczę, mi wypadło teraz nazwisko z głowy. No jak sobie przypomnę, to powiem. Także mówię, no w sumie już niedługo na palcach dwóch rąk, tylko będzie można tych kombatantów policzyć. W sumie to też będzie jedyna taka okazja, żeby od nich tą historię na żywo czerpać, ponieważ oni w każdej chwili służą też tym, żeby opowiadać, jaki jest na przykład jakiś temat, jeśli mogą, to zawsze przyjadą na miejsce. Na przykład jak my wręczaliśmy tytuł porucznikowi Janowi Cybulskiemu Zniczowi, który też się wodził z 5 km od Rogoźla. Miał przerwać się pułkownik Podchorski, no, ale ze względu na chorobę nie przyjechał. Uroczystość bardzo fajna, która według mnie się odbyła tylko dlatego, że było chyba 2 miesiące do wyborów, no i radni mieli jasny wybór, albo będzie to pieknięta, albo będą mieli nieprzyjemności przed wyborami, bo inaczej coś by to nie przeszło, bo już były na to dosyć bardzo silne zakusy, żeby tego nie przyznać, bo gdzie żołnierz NZ, już tym bardziej z okolicy, to niemożliwe, żeby był taki ktoś kolorowy, rogoźnianina, i tym bardziej, że przeglądając akta i księgi, którą ja widziałem i dostawał tam osoby, na przykład, które 5 lat były w orkiestrze, albo zamówów ZMD albo inne jakieś komisje czy przybudówce, no to żołnierz NSZ to naprawdę wygląda jak taki rozynek dosłownie. Chociaż to według mnie było na takie negatywne podejście i to się też ujawnia właśnie teraz, jak złożyliśmy odnośnie tej brygady świętokrzyskiej rondo. Uważam, że raczej to jednak nie przejdzie, ponieważ nagle z hura entuzjazmu zrobiło się tylko chyba 3 poparcia głosy na chyba 15 radnych, ponieważ nagle pojawiła się opcja promocji miasta i 5 nagle innych
nazw, mimo to, że przez 4 lata do złożenia przez nas wniosku nikt się tym nie interesował, nawet się nie zająknął. Wniosek jest bardzo dobrze udokumentowany, jak ktoś ewentualnie chętnie, mam kilka wydrukowanych takich egzemplarzy mojego uzasadnienia 9-stronicowego, właśnie nazwy Ronda. Nie wiem, czy któryś z radnych się chociaż raczył to przeczytać, ponieważ w roboczym kadrze było w okolicy 4 żołnierzy brygady, co prędzej w ogóle nikt o tym nie wiedział. Mimo to jednak chyba radni będą starali się bardziej promować miasto niż podkolować historię, bo tak naprawdę Rondo Brygady byłoby jedynym jak na razie w całej Polsce. To jest na Skarżysku Kamienną, jeśli mówię, złożyć też wniosek o nazwę Brygady Świętokrzyskiej. U NSZ-u jest masa. Także no, NSZ-u, Rotmistrza Pieckiego... U nas na końcu roku ma dostać Rondo, więc możemy spróbować. No, to jestem ciekaw, jak tutaj radni zareagowali, bo u nas niestety jest momentami taki beton, że przebić się przez niego to... W ogóle czytając wiele prac, albo znając historię tych osób, które teraz się o brygadzie wypowiadają, i to w negatywny sposób, pokazując im to, co oni kiedyś pisali, no to może by sami stali się czerwoni jak rzodkiewka. Bo momentami, jak ja mam na przykład czytam przed sobą akta kilku komunistów i wiem, jakie oni teraz mają funkcje w Rowoźnie i czytam z błędami, które oni pisali na podstawie podstawówki, to już wątpię, żeby nawet jakiś dzieciak z pierwszej klasy mógł wpaść na pomysł, żeby taki błąd popełnić. To samo mówi za siebie, tym bardziej, że większość się szczyci tym, że mieli uniwersytety marxistowsko-leninowskie, które tak naprawdę były przybudówkami, gdzie wykładano ideologię, tam nie było żadnej historii. A do dziś niestety kilku takich oświeconych, jak ja mówię, historyków potrafi mówić mi, że Brygada Świętokrzyska była czymś złym. Mimo że ja mówię, mam na to dowody, mam książki, można poczytać, mogę udostępnić, to wtedy temat się urywa, bo nie, bo wszyscy wiedzą. Dowody nie są potrzebne, bo wszyscy wiedzą. I jest koniec dyskusji. Ale właśnie najlepsze to, że takie dokumenty, materiały można gromadzić. To jest właśnie najlepsza broń w walce z takim lewactwem, no bo jak my pokażemy dokument konkretny, pokażemy rzecz, to już potem zależy od tego, czy oni się ośmieszą i nadal będą negować to, albo jednak no, będą starać się coś do tego swojego czerwonego łba, żeby im przybiło, żeby na które zmądrzeli, bo mówię, momentami to słuchając ich wynaturzeń i wynurzeń, które oni czasami produkują, tak jak rzekomy antysemityzm w Brygadzie Świętokrzyskiej, to nie ma żadnego pokrycia w faktach, ponieważ nie dość, że w NSZ-cie służyło bardzo wielu Żydów, w tym jeden wysoko postawiony oficer, Zuza Ostwind, który był Żydem, po wojnie został zatrzymany przez komunistów i miał do wyboru, albo przystępuje jako Żyd, no bo wiadomo, Żyd to dla komunistów był od razu po ich stronie, albo przystępuje do nich, albo będzie sądzony jako Polak, on będzie, że jest Polakiem, żydowskiego pochodzenia, i jest z NSZ-u, jako taki został rozstrzelany, mimo że miał oferowaną uratowanie życia. On mógł w każdym chwili przejść na ich stronę i mógł być uratowany. W Brygadzie Świętokrzyskiej służył też doktor Kamiński, to także był Żyd, który przez cały okres, kiedy on w tej brygadzie do końca funkcjonował, nie był ani razu, nie wiem, nie spotkał ani razu na przykrość, tylko pomnożony Żydem. W NSZ-cie także służył były bokser Maccabi z Warszawy, który był nawet obrzezany, co praktycznie uniemożliwiało jakąkolwiek jego funkcjonowanie w wojennej Warszawie. Brygada Świętokrzyska, raczej NSZ, zasponsorował tą operację i został przyjęty jako oficer i służył w Warszawie. Także przypadków takich jest o wiele więcej. Wiele nazwisk też nie sposób wymienić, ponieważ to nie było to, że to był jakieś pojedyncze osoby. To była po prostu normalna skala. Do NSZ-u zresztą mógł być przyjęty każdy, kto uważał się za Polaka. Nawet niekoniecznie każdy, kto akceptował program polityczny obozu narodowego, tylko ten, który chciał walczyć z wrogiem i sowieckim, i niemieckim. Też jest przykład, że w Brygadzie Świętokrzyskiej służył porucznik Harry Tubet, to był żołnierz do RAF-u. Generalnie rozmawiałem też na temat właśnie Toma, o tym na pewno powiem na końcu, bo to jest też pewnie wiele osób będzie chciało wiedzieć o Tomie. Jedna taka z bardziej tajemniczych osób, rozmawiałem na ten temat z Leszkiem Szybrowskim, on mówi, że Tom Wawrzykowicz, właśnie Harry Turent, to były takie, sam nie wie jak to nazwać, ale według niego te osoby się w brygadzie nie znalazły przypadkiem. Bo to jednak no byłoby naprawdę bardzo dużym zrządzeniem losu, żeby to był przypadek. Zresztą Harry Turent, nie znając angielskiego, polskiego w ogóle, to momentami to chodziło do takich przyinaczeń, on potrafił tak śmiesznie mówić, potem się kochał w każdej Polsce i z każdą chciał się ożenić. Potem został wysłany do aliantów jako wysłanie Brygady Świętokrzyskiej. I tak naprawdę do tego momentu świat po nim zaginął. Nie wiemy na przykład, czy on się faktycznie nazwał Turent, czy to było po prostu na czas jakaś przykrywka, nazwisko. No to może przy tym, no to powiem o Tomie. Tom, czyli tak myślę, raczej wszyscy tak myślą, Hubert
Jura, Herbert Jung, Zawadzki, Kalinowski. Tak naprawdę nie wiemy do dziś, jak on się nazywa. To jest postać bardzo tajemnicza. Prawdopodobnie pochodzi gdzieś z zachodniopomorskiego. Służył prawdopodobnie też w Armii Krajowej, w wywiadzie. Chyba byliśmy na Mazowszu. Tam zostały rozpracowane jego kontakty z Gestapo, dokładnie z Radomskim, z Fuchsem. To, że był agentem Gestapo, nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, lecz dziwne jest to, że później, jeśli już brygada, bo zresztą Tom też nie był, to że ja sobie, że nie był członkiem brygady, on dołączył dopiero w Kałwic do brygady, czyli w połowie w ogóle istnienia Brygady Świętokrzyskiej. Tam miał pomóc w rozmowach z Niemcami, jednak brygada odrzuciła tą ofertę. Dopiero pojawił się potem w brygadzie jako wysłannik Niemców, czyli to on był z ich strony wysłannikiem, nie ze strony brygady. Później Brygada Świętokrzyska przekazała go do drugiego korpusu Armii Andersa, czyli do dwójki. Tam przez dwa dni był przesłuchiwany. Później się okazało, że przyjechał wysoko postawiony wysłannik angielski. On kazał wszystkie te akta przesłuchania zniszczyć. Potem się okazało, że Tom został szefem misji Czerwonego Krzyża. Także według mnie osoba, która, na którą od razu mówiono, że to jest agent Gestapo, jednoznacznie oceniano i zostaje nagle szefem misji Czerwonego Krzyża i to z ramienia aliantów, no to według mnie to mógł być nawet jak nie podwójny, to potrójny albo poczwórny agent. Mógł pracować dla Niemców, dla Anglików, dla kogo jeszcze tam, ponieważ to on miał w latach 42-44 własną niezależną siatkę wywiadowczą, którą sam stworzył. Pewnie przy dosyć dużym i wydajnym udziale Niemców, no jednak też nie ma jakichkolwiek przesłanek albo twardych dowodów na to, że Tom działał na niekorzyść polskiej partyzantki. Większość jego ataki były wymierzone w komunistów i to miały były nacechowane antykomunistycznymi poglądami. Zresztą Tom wiele razy też po brygadzie wydając miejsca postoju na przykład jakichś małych jednostek niemieckich, które brygada potem likwidowała. Także według mnie o Tomie się nic nie dowiemy już teraz, pewnego. Prawdopodobnie ta prawda już nigdy nie wyjdzie na jaw. Ale no, bo według mnie jednoznaczne ocenianie tej postaci, że to była czarna postać, to jest raczej no nie fair. No bo jeśli nie wiemy, no to raczej nie możemy kogoś oceniać. Potem pojawił się też trop, że sam Tom był w latach 90. na spotkaniu NSZ-u, żołnierzy NSZ-u w Polsce. Ale przez to, że nikt za bardzo z jego kolegów nie potrafi za bardzo jego wyglądu opisać, czy też jak on zachował coś takiego. Potem gdzieś słyszałem, że Tom mógł mieszkać w Argentynie i mógł Kobylańskim udzielić pomocy. Napisał do Kobylańskiego, nie odpisał na ten temat. Także też coś musi w tym być. I wyminął w ogóle temat, nie wiem, jakieś inne tam książki. Na ten temat nic się nie zamknął. Tom potem się ożenił właśnie w Argentynie. No i prawdopodobnie tam zmarł. Ale no mówię, no jakiekolwiek jakieś informacje, to jeśli to był właśnie agent, tym bardziej aliancki, niemiecki, czy też aliancka wtyczka w niemieckiej machinie wojennej, to według mnie to się nie dowiemy, ponieważ jak mówię, no, te wszystkie akta, które były przesłuchane w drugiej armii Andersa, były zniszczone. Także według mnie, albo jeśli to w archiwach angielskich gdzieś nie leży, no to jest pewnie utajone już to może nie wiem, za kilkaset lat, czy może wiemy, jak tam Anglicy te swoje archiwa, w których też mają wiele perełek dostępnych, wtedy może coś się na ten temat dowiemy. Bardzo ciekawym też takim. W ramach też ciekawostek chcę bardziej mówić, ponieważ tak sobie myślę, że fakty, takie suche typu daty, jakieś miejsca, to raczej jest schybiony temat. Ponieważ fajnie właśnie według mnie zainteresować właśnie takimi ciekawostkami. I tak jak na przykład jeszcze wspomnę o kapitanie Telesforze Piechockim, pseudonim Gustaw, szefie akcji specjalnej na Kielce, który popisał się tym, że jeśli brygada wymaszerowała na zachód, on potrafił opanować niemiecki magazyn, którego zarekwirował mundury, broń oraz ciężarówkę przez pół Polski pod okiem Niemców przemaszerował dołączył do brygady. Także też wyczyn według mnie nie mający chyba żadnych innych takich przykładów w ogóle w historii podziemia zbrojnego w Polsce. No, mówię, przejechać kurczę no, kilkaset kilometrów no, w terenie, który nie dość był nasycony komunistami, to jednostkami Wehrmachtu, to też nie jest od tak sobie zrobić i trzeba mieć bardzo żelazne nerwy, żeby tego dokonać. O, 3 godziny, ale co? Tak mniej więcej. Także jeszcze byłem o Choliszowie, potem jakieś ewentualnie pytania. Choliszów to była filia, obóz Choliszowy była filia KL Flossenburg, gdzie Niemcy przytrzymywali Polki,
żydówki, francuski, praktycznie chyba wszystkie tam nacje całej Europy, w tym żydówki. Żydówki, które się znajdowały właśnie w tym obozie, były przeznaczone do eliminacji w momencie, kiedy do obozu zbliżała się armia amerykańska. Barak, który był specjalnie otoczony drutem, już dokładnie go leżały beczki z benzyną, praktycznie gotowe do podpalenia. Brygada Świętokrzyska praktycznie decyzję o wyzwoleniu Choruszowa podjęła z marszu, ponieważ sami Czesi byli raczej przerażeni tym, że coś na ich podwórku się może stać, tym bardziej byli przestraszeni tym, co spotkał Warszawę po powstaniu warszawskim. Także nie bardzo chcieli wchodzić w jakiekolwiek akcje zbrojne. Zresztą była też opcja wyzwolenia Pilsna na podstawie właśnie powstania, tylko to właśnie ten powstanie warszawskie było takim argumentem przeciwko temu, podjęciu tej decyzji. Także brygada obóz policzony wyzwoliła sama. Wyzwolenie było tyle trudne, ponieważ do obozu prowadziła tylko jedna droga przez bardzo wąski mostek. Praktycznie tylko dzięki brawurowemu atakowi został opanowany bez praktycznie tam była żadna ofiara, nikt chyba nie zginął nawet, nikt został ranny. Zostało bez jednego strzału opanowany cały obóz. Więźniarki zostały uwolnione, w tym Żydówki, które wiemy w stanie, że już brygady, jak otwierali ten barak, to po prostu byli przerażeni tym, że wychodziły po prostu ludzkie szkielety. Osoby, które były tak całkowicie wyniszczone, że one chyba praktycznie nie miały żadnej nadziei. Jest już bardzo wiele wspomnień więźniarek, które właśnie były w szoku, że czy ktoś zwariował, czy coś się dzieje, ponieważ wiele osób biegało po obozie i chciało, żeby Polacy wyzwalają. Gdzie Polacy w Czechach i tym bardziej wyzwalają obóz koncentracyjny, co się dzieje. Tym bardziej jak się potem okazało, że jest NSZ, no to gdzie? No przecież antysemici wyzwalają obóz, tym bardziej Żydówki. To było w ogóle coś niemożliwego. Po wojnie, zresztą tutaj gdzieś mam Żydów, więźniarki, które zostały uwolnione, uszyły serc i z pasiaków serce dla żołnierzy brygady. Potem pułkownik Bochum mówił, że to było największe i najwyższe oznaczenie, jakiekolwiek w życiu dostał, ponieważ cała ta uroczystość właśnie pod wyzwoleniem była tak wzruszająca. Zresztą były też bardzo wiele relacji, że więźniarki te po prostu rzucały im się do stóp, zaczęły ich całować, ponieważ no, całkowicie w zerowej nadziei na przeżycie no, nagle takie zdarzenie losu. Do dziś, zresztą w Policzowie w tym roku były największe obchody tych losów, które były. To były zresztą międzynarodowe, ponieważ chyba były w Pilsnie obchodzone jakieś europejskie dni historii. Tam zjechały się grupy rekonstrukcyjne z Ameryki i z całej Europy. W tym też zjechał się Związek Żołnierzy NZ wraz z żyjącymi jeszcze kombatantami. Oprócz flagi amerykańskiej, belgijskiej, czeskiej powiewała też flaga polska. Tak samo będzie w przyszłym roku. Te obchody, zresztą żołnierze brygady to byli tam traktowani jak prawdziwi w końcu bohaterowie. To nie jak tutaj w Polsce, gdzie u nich jest cicho, nie ma żadnych obchodów. Oprócz wąskiej grupki, która się tematem zajmuje, tak naprawdę nikt się tym z mediów głównego nurtu tym nie zajmuje w ogóle. To tam oni się po prostu poczuli w końcu jak osoby, którym generalnie też nie zależało na jakimś rozgłosie, ale docenione. Tam zresztą jest dziś dużo właśnie zdjęć, gdzie nawet brał udział, nie wiem, tam jest ktoś wyżej niż tam burmistrz, specjalnie jakieś przerwał swoje jakieś tam funkcje, żeby przyjechać właśnie na to spotkanie. Związek Żołnierzy NZ zresztą parafii darował kielich, który był właśnie zdobiony też odznaką Brygady Świętokrzyskiej oraz Indian Head tak zwaną, czyli odznaką wojsk amerykańskich. I to jest też taka ciekawostka, że żołnierze brygady jako jedyni zostali pozwolone im nosić tą właśnie znakę, tą Indian Head. Żadna inna armia, żadna inna jednostka aliancka nie miała tego zaszczytu. Żołnierze brygady, każdy z nich dostał właśnie taką naszywkę, którą nosił zawsze na ramieniu pod naszywką z jaszczurką, czyli symbolem Związku Jaszczurczego. No i obchody naprawdę wyszły bardzo elegancko. Zresztą flaga, która jest za mną, na tych obchodach się pojawiła. Każdy z uczestników dostał taką flagę. Także brygada była bardzo mocno widoczna. Zresztą były rozdawane ulotki w języku czeskim, angielskim uczestnikom informujące, kto to był NZ, kto to była brygada. Że oni jednak też wyzwalali właśnie te tereny. Zresztą do dziś dnia we Francji, we wszystkich innych miastach, gdzie skąd pochodzą te więźniarki, są żołnierze brygady uważani jako bohaterowie. Do dziś te osoby są im wdzięczne. To nie jest tak, że oni wyzwolili, to były obchody, wszystko się ucięło. Do dziś te osoby często utrzymują kontakt i pamiętają o tym, kultywują to też w własnych lokalnych społecznościach. Bo jeśli mówię, jeśli nie ta grupa zapaleńców, co w latach 90. zaczęła tak działać z NZ-em, to coś czuję, że do dziś byśmy albo na NZ-cie widzieli szczątkowe informacje, większość się przekłamane. Ponieważ tyle książek, co się ukazało, to naprawdę jest
multum tego. I na podstawie tego, co teraz jest, no można bardzo jasne wysnuć jakieś własne opinie na ten temat, że to jednak nie była żadna kolaboracyjna jednostka. Ale niestety, no, wiele osób, w tym też no, środowiska historyczne, profesorów, często nie chce po to sięgnąć. Zresztą, co ja pamiętam, w szkole się niczym nie było ani słowa na temat NZ-u. Nie patrząc, no, pomijając wyczyn całkowicie 100-tysięczną armię, która miała własną administrację, która była stworzona na wzór wojskowy, gdzie służyli w niej przedwojeni oficerowie zawodowi. Też nie było tak, że ktoś przychodzi, nagle był kapitanem. Każdy zresztą musiał tam przejść przez szkoły podchorążych i to było tak jak wszystko w przedwojennym Wojsku Polskim. Zresztą NSZ stworzył także coś takiego jak Służba Cywilna Narodu, gdzie grupował nie tylko osoby związane z obozem narodowym, ale każdego eksperta, który tworzył koncepty gotowe, jak Polska ma po wojnie funkcjonować. Potem te konspekty były przez powodzenie przewłaszane przez komunistów, używane właśnie jako ich. Tak jak po wojnie właśnie koncepcja planu potęgi polskiego węgla, polskiego kopalnictwa, to też były wszystko plany NZ-owskie. Także tego była po prostu masa. W ogóle Służba Cywilna Narodu to jest temat na kolejną długą prelekcję, ponieważ no, tyle co oni tego zrobili, to jest po prostu szok. To jest taki ogrom, że no, teraz patrząc na to, co my wiemy, widzimy jakie to były wielkie prace, które były potem po wojnie, zresztą to nie były tylko prace, które były pisane dla obozu narodowego, to były prace, które stały na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i stylistycznym. To po prostu czytając to ma się wrażenie, że tu pisała autentyczna elita narodu, a nie osoby, które nie to, że same się mianowały, też często robiły to bardzo fałszywie, podając się z osoby, którymi nie były. Tutaj w większości ideologowie, jak właśnie Lech Karol Najman, o którym już mówię na początku, są zamordowane przez komunistów. W większości wszystkich głównych takich ideologów tego właśnie obozu narodowego, który walczył właśnie i w organizacji, najpierw Związek Jaszczurczy, czyli organizacji wytworzonej przez Obóz Narodowo-Radykalny, Narodowej Organizacji Wojskowej stworzonej przez Stronnictwo Narodowe, czy też innych pomniejszych organizacji, które potem weszły w skład NSZ-u. W większości te osoby wychodziły dopiero na wolność w latach 70., na 75. Podczas gdy AK-owcy też w większości wchodzili w latach no, 56-60, kiedy ta odwilż była taka już na tyle, że można było mówić, że się w AK było. I to NSZ-owcy nie też dopiero w latach 75. wychodzili ze zrujnowanym zdrowiem. No to były przeciwko nim prowadzone sprawy do lat 90., dopiero kiedy komuna się wymącała. Każdy miał teczkę, każdy był śledzony, mimo to, że już wychodził ze zrujnowanym zdrowiem. Tak jak jest przykład na przykład jednego z żołnierzy brygady, który został zrzucony w patrolu do Polski, który miał dotrzeć do dwóch brygady, zdać tam relacje oraz dostarczyć fundusze na działalność. To był Kołaczkiewicz, pseudonim Zawisza. On zresztą to opisał, jest też dostępne też w internecie kadry NZ-u. On tam mówi, że jego wieszano pod sufit na drążku i tak bito metalowym prętem po wszystkich kręgach kręgosłupa. Przez co prawie że dwumetrowy mężczyzna chodził do, zresztą do niedawna, chodził złamany praktycznie w pół. Też taka jest anegdota ciekawa, że Leszek Żebrowski na jednym ze spotkań tak patrzą, mówi, że taki bardzo zmaltretowany, taki zmizerniały, to się jego koledzy powiedzieli, żeby się wyprostował. Tak się okazało, że on jest wyższy od Leszka Żebrowskiego. Ale powiedział, że może stać tylko jakieś 30 sekund, ponieważ potem musi się oczyć albo usiąść. I ten człowiek do dziś jest, szczerze jego historia jest nieznana, no a został praktycznie, jego zdrowie zostało zrujnowane. To nie tylko, że zostali spochydzeni w propagandzie, która niestety była bardzo silna, co już właśnie skutki do dziś widzimy, ale ci ludzie byli w tak nieludzki sposób maltretowani, że wyrywanie paznokci przy tym to jest przedszkole. Byli bici, po nich skakano, Zniczowi Cybulskiemu właśnie wybito też żołądek, kilka zębów, a jednemu z żołnierzy z jego działu, Romanowi Dżalikowi, też bardzo skromny żołnierz, który o swoich przyjaciółach rzadko mówił, pseudonim Szatan, jemu ubecy ze złości rozerwali widelcem kluczyk cały. Wybili kilka zębów, także mówię, takie osoby, mówię, często żyły do lat 90. wokół nas i one żyły w totalnym zapomnieniu, no bo nie mogą mówić, że są w NSZ-cie, bo jak powiedziałem, że są w NSZ-cie, to albo jeśli im groziło mimo wieku 80-70 lat, bardzo przykre represje, często zastraszono rodziny, dlatego też potem jak mówią, często w relacjach żołnierzy, że mówili, że on znał go tylko na przykład z pseudonimu, nie wiem, Zawisza, Bochu, no nie wiedział jak się nazywa, bo wiedział jak się nazywa, no to dla niego to jest zagrożenie, ponieważ jak on powie nazwisko, to komuniści by doszli, gdzie jest jego rodzina i by się na rodzinie mścili. To nie było tak, że to tylko dotykało tego żołnierza, to
była potem roztaczona całą rodzinę, całą okolicę. I to nie było na przykład taryfunkowe, czy to jest dziecko, czy to jest kobieta, czy to jest kobieta w ciąży. To było od razu tortury, tak jak jest przykład też jednego z żołnierzy, żubryt, któremu komuniści zabili żonę, która była w ciąży, zimną krwią. I ten człowiek, który zabił tego morderstwa dokonał, on był potem przy latach PRL-u znanym reżyserem i też były potem z nim wywiadą, nie czuł żadnych skruchów. On wie, że dobrze zrobił, że zabił, bo to NSD-owscy bandyci byli. I potem też były takie numery, że w zeszłym roku, jeśli nie mylę, jedna z ekip młodzieży polskich odwiedziła go w miejscu, nosząc ulotki sąsiadom, kto koło nich mieszka. I wtedy się dopiero dowiedzieli. Potem widzieli tydzień temu później tego faceta jak z walizkami stąd uciekał, no bo no, mając takiego sąsiada, to pewnie no, nie miałby życia. Tym bardziej no, morderca, który zimną krwią potrafił kobietę w ciąży zamordować, no to jeszcze się tym chwalić i nie mieć żadnych rzutów sumienia, to jest po prostu coś strasznego. Zresztą też teraz mi nie przypomnę nazwiska. I właśnie no, nie wiem, czy o tego samego o samą osobę nie chodzi. Jest też książka Rozmowy z wilczętami Kajetana Rajskiego, który rozmawia z rodzinami żołnierzy wyklętych. I właśnie tam on opisuje, że ta osoba jeszcze mówiła mu, że ona, mimo że zabił jego rodziców, on jeszcze powinien mu być wdzięczny, bo dostaje po nich rentę. I po prostu i to, chyba... to był młody żubry, to tak, najmłodszym więźniem był w ogóle. Tak, parę lat. I to TVN, sam TVN to zarejestrował i facet, który to rejestrował, że aż mu się zrobił słaby. Jak może osoba, która zamordowała jego rodziców, powiedzieć, że zawdzięcza mu tego, że dostaje się, to po prostu jest szok. A takich numerów jest o wiele więcej. Przecież niedawno wielki obrońca demokracji Jacek Kuroń, który jest pochowany chyba też gdzieś na Powiązkach, w latach 90. mówił, że AK to były bandy, a major Józef Kuraś Ogień to był bandyta. Mazowiecki, który też później uchodził za wielkiego wojownika o wolność i demokrację, w latach 60. zwalczał żołnierzy wyklętych i to perfidnymi paszkwilami, tak samo jak i Kościół. Potem mu nie przeszkadzało to, że nagle amnezja zapomniał o tym, co robił. Takich przykładów jest o wiele więcej. W Poznaniu wykładowcą na jakiejś szkole, chyba coś związane z bezpieczeństwem, był były ubek, który także był odpowiedzialny za maltretę. On akurat chyba za inwigilację mecenasa Hejmy, który w latach 50. 60. bronił uczestników czerwca 56. I on go inwigilował do tego stopnia, że praktycznie wywołał u niego chorobę psychiczną. Mimo to ten facet chyba jeszcze 2-3 lata temu normalnie wykładał jakąkolwiek ten. Akurat się no, dowiedziałem potem o tym, no to się spytałem, że niech spytałem się go na lekcji, czy on uznaje małą, czy dużą konstytucję. Małą konstytucję było tak, że bili przesłuchiwanego pałką drewnianą, a dużą konstytucję to było metalową. Nie? Ponoć mi odpowiedział na to i się lekko zapowietrzył, ale jeśli jak był protest uczniów, którzy wiedzieli o jego działalności, to to było albo zdają egzamin, albo się buntują i nie zdają tego egzaminu. Także mimo, że to jest wolna Polska, no, te osoby nadal niestety żyją. Zresztą mam przykład jeszcze kupicy tego mojego tutaj znicza. Zresztą też podam, bo mam kilka właśnie akt z jego, mam początkowe zdjęcia. Właśnie jak było głosowanie, to jest niejawne, ale też udało mi się mniej więcej dowiedzieć, kto głosował przeciw. Jeden taki komunista, który w Rogoźnie był, który właśnie udaje tam wielkiego profesora i radnego, który jest bardzo zrównoważony. I on głosował przeciwko uznaniu tego. Zresztą też pisałem w uzasadnieniu tego wniosku, że tak, tu jest protokół. Tu zresztą Znicz pisał też do ministra Moczara, do mojego znajomy. Nie, Moczar całkowicie zamiatał sprawę pod dywan. Dopiero Znicz wyszedł właśnie w latach 75. Wracam do tego jeszcze rogoźnickiego radnego. To pisałem w uzasadnieniu zgodnie z prawem, czyli bandy komunistyczne. Przed każdym czytaniem tytułu, każdy musiał to przeczytać do tego. I sobie wyobrażam, jak on mówi, że bandy komunistyczne. I wszedł na mównicę, powiedział, że to on wnioskuje o zrezygnowanie z przeczytania tego uzasadnienia, ponieważ każdy to zna. I tak prawdopodobnie to nasze potem głosował przeciw. Tu mam też właśnie z Bóg Świętokrzyskiej. To są wszystkie dwa. A tu też jako ciekawostkę wziąłem, jak działał aparat propagandy komunistyczny. To są reprinty starych plakatów, gdzie właśnie pisano, że to byli NSD-owi sługusi, hitlerowcy, pogrobowcy sesmanów, takie oto listy gończe były za nimi rozwieszane. Prawdopodobnie jeśli bali się też często o tym mówić, a większość tak było w latach właśnie komunistycznych, to ci żołnierze umierali tak naprawdę z fałszywym zarzutem o kolaborację. Jest przykład Kreta Wybranowskiego, który służył razem z Zniczem
KDZ-cie na Lubelszczyźnie, to jego syn mówił, że jego tata umierał ze łzami w oczach, ponieważ nadal na nim ciążył wyrok komunistyczny, który mówi, że on był niemieckim kolaborantem, zdrajcą, a on został oznaczony, został przeznaczony do oznaczenia virtuti militari za walkę właśnie z Niemcami. W walce z Niemcami są właśnie ranni. Mimo to no, nie przeszkadzało to komunistom, żeby właśnie go skazać. Zresztą później pracował chyba bardzo dużymi problemami jako chyba w spółdzielni inwalidów, ponieważ już był potem przez ten poszczał w nogę, był właśnie inwalidą do końca. Tak na koniec może jeszcze przed pytaniami ewentualnie jeszcze opowiem krótko o wywiadzie Zachód Związku Jastrzębczego, którego siatka wywiadowcza została rozpostarta na całe Niemcy. Oni praktycznie większość rzeczy, o których my wiemy, typu ofensywa Afrika Korps w Afryce, czy też na przykład o rakietach V2, to wszystko zdobył wywiad NSZ-u, Związku Jastrzębczego, który przekazał to Armii Krajowej, która z kolei dysponuje funduszami i szyfrantami, przekazywała to do Londynu. Do dziś fakt mało znany, mimo że większość żołnierzy wywiadu Zachód została przez Niemców zgilotynowana mościelka toporem w Berlinie. Jako zresztą to też takie było jakby wyróżnienie, ponieważ no, Niemcy w ten sposób rozprawiali się tylko z tymi, którzy zadali największe straty. Zresztą niemiecka machina wojenna z pomocą takiego Sonderkommando ZJ, które było ukierunkowane tylko na rozpatrywanie właśnie wywiadu Zachód. Ponieważ Niemcy uważali, że od początku wojny to była najgroźniejsza organizacja, z którą się zetknęli. Stanisław Żotek, który był szefem właśnie tutaj naszego wywiadu Zachód na Wielkopolskiej Ziemie Zachodnie, był kaleką, jednonogim, mimo to nie było tarify dla niego ulgowej. Niemcy pozbijali mu wszystkie zęby, całkowicie go zmaltretowali. Na końcu wziął wszystko na siebie i ścieli go potem właśnie tym toporem w więzieniu Moabit w Berlinie. Do dziś jest tylko tam tablica i na kościele Świętej Brigity w Gdańsku. Poza tym fakt totalnie nieznany, a wspomnienia też Marii Gostowskiej, jednej z właśnie też członki tego wywiadu, która właśnie mówiła, że widząc go na korytarzu, człowieka, który stoi na jednej nodze, którego się Niemcy mimo to kopią, mówi, że jedyne co tylko widział w jego oczach opór. Nie? I on tylko, on całą winę wziął na siebie, nikogo nie wydał, no i tylko dzięki temu, no dzięki, ale zginęło tak mało osób. Tylko zostało chyba 3 uniewinnione, w tym jedna narodowości niemieckiej, która tam nie działała. Na podsumowanie tego wszystkiego, też mam cytat, który sami Niemcy napisali. Dla mnie to jest na przykład nauka, jaką może spotkać wroga. Niemcy pisali tak. Szeregi NSZ składają żołnierzy wyszkolonych w oparciu o jasne i idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie tragedii września lub w podziemnej walce z Niemcami. Agenci Gestapo donosili, że istnieje absolutna pewność, że ci młodzi idealiści pracują z całym zaangażowaniem, a zdrada jest wykluczona. Wywiad NSZ w ocenach niemieckich był organizacją ekskluzywną, grupującą włącznie Polaków bez zarzutu i talentowaną. Jeśli wróg pisze takie coś o najbardziej znienawidzonych osobach, no to dla mnie to jest tylko i wyłącznie laurka. I to jest, no to jest jasne i oczywiste zaprzeczenie jakiejkolwiek tezy o kolaboracji NZ-u, Brygady Świętokrzyskiej i obozu nowego z Niemcami. Dziękuję. Nie uczyłam, że po przeczytaniu Legionu właśnie się tutaj zainteresowałem, powiedzmy, Brygadą Świętokrzyską i dwie postacie z powieści szczególnie na mnie zrobiły wrażenie, czyli Major Zo, tak, i Żbi. I chociaż chciałbym, żebyś powiedział kilka zdań na ten temat. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, która też, o której nie wiedziałem, a bardzo mnie to no, poniekąd zdziwiło, można powiedzieć, to relacje pomiędzy NSZ a AK, które no, wydaje mi się, że nie były aż prawda, idealne i no, spodziewałem się, że wewnątrz powiedzmy ugrupowań, grup polskich ugrupowań niepodległościowych mogą być takie, takie no, różnice zdań, to nazwijmy to, prawda? To znaczy jeszcze właśnie od Zęba i od Żbika. Żbik napisał książkę... Żbik napisał książkę między sierpem, nie między spastyką, a sierpem i młotem. W ogóle książka, którą czyta się Rutkę, wspomnienia, praktycznie takie właśnie fabuły rozwane właśnie bardziej. Żbik to generalnie jego działalność w NSZ-cie w sumie przypadkiem, z tego co mówi się, stała faktem, ponieważ przypadkowo na Rafał Miodowskę odpowiadała mu najbardziej plan
poglądy i działalność, bo on chciał walczyć i z komunistami, i z Niemcami. Opowiedzieć wszystko o Żbiku, tam wszystko jest masakra, ale mówię, no polecam, one są dostępne, rzadko są dostępne te wspomnienia, ale no Żbikowcy do dziś na tym terenie, gdzie on działali, to uchodzą za nie tylko bohaterów, ale i obrońców polskości, gdzie było w latach 90. było zorganizowanie wielu Żbikowców w jednej z wsi na Kieleczyźnie. Żbik chyba się opóźniał przez 2 godziny czy 3. No to powiedzieli, żeby to spotkanie przełożyć, opóźnić, a mieszkańcy nie, bo jak Żbik, komendant powiedział, że przyjdzie, to przyjedzie. Czekali tak za nim i się doczekali, bo jednak okazało się, że była awaria samochodu. Generalnie wszystkie, jeśli ktoś chce, może maila zostawić, mogę przesłać, bo mam listy Żbika do Leszka Żebrowskiego oraz do żołnierzy brygady, ponieważ, no jak mówię, one są do wydobycia z tego archiwum Bibliotece Jagiellońskiej. Publikacji internetowych na temat Żbika ciężko mieć, czy coś jest. Kiedyś znalazłem jakiś artykuł dłuższy, ale jak mówię, no, główną kopalnią wiedzy, no, to jest ta książka typowo właśnie jego wspomnienia. Na temat Zęba też pisał bardzo dużo, to jest jedna w sumie taka wielka monografia NZ-u i Zęba, Chodakiewicz. To jest Ząb przeciwko Dwubrogo. Też jest dostępna ewentualnie rozmowa Zęba z właśnie z Wybramowskim. Kretem, nawet w internecie to się wpisze tylko rozmowa z Ząbkrem. Tam jest bardzo długa, rozmawiali po wojnie właśnie na temat tych różnych zdarzeń. No i jak mówię, główną kopalnią jest jednak na ten temat Chodakiewicz. Chodakiewicz rozmawiał z Zębem, z rodziną Zęba, w tym z Falą Wybranowską, którzy potem mieszkali w Ameryce. On się nimi i opiekował, i historycznie opisał. Jego książka to właśnie Ząb przeciwko dwóm wrogom. To jest po prostu takie kompendium wiedzy, że szok, ponieważ chyba ze 100 stron zajmują sobie przypisy. Także każdy, chcąc sobie dalej gdzieś podróżyć temat, patrzy sobie, że taki był przypis, nie? Także jest tego masakra. Zresztą mówię, no sąd był szkolony w Amii Cichociemem. To był jeden Cichociemem. Z tym Harem się spotkał. No, to jest w Legionie było napisane. Tak. Ja z Chęcińską to... No nie wiadomo, mogli się spotkać, ale no niekoniecznie, nie? Także mówię, bo no nie wiadomo też, na jakie stanie ten Tulet właśnie... działał właśnie w tym obozie alianckim, nie? Znaczy też jest zagadka. Jakby się jeszcze śmieszne mi się wydało i fajne, jak to żołnierze z okolicznych, powiedzmy tam, z okolicy, gdzie działał Żbik ze swoją ekipą, nazwijmy to, tak, że oni nieistotne, czy będą walczyli w AK, czy będą walczyli w NZ, no i po prostu chcą iść do Żbika, tak, i do Żbika. I to jest, właśnie do Żbika przychodziło. Tak, także no. Obojętnie, czy to będą pod taką banderą, powiedzmy, czy taką, ale do Żbika, bo jednak z szacunkiem się musiał dać wielki. To właśnie był typowo autorytet dowódcy, nie? No i on to też nie zdobył na papierze, tylko zdobył w walce z Niemcami, z komunistami, nie? Żbik zresztą prędzej był marynarzem i walczył też na pierwszym uderzeniu z Niemcami na Pomorzu, na Wybrzeżu. Także to też nie jest osoba, która wzięła się nagle znikąd, tylko on sobie właśnie 20 lat na ten autorytet zasłużył. Także mówię, no polecam tą książkę, która jest ciężko dostępna, ale mówię, no czyta się jednym tchem, na wspomnienia Żbika. Nie wiem, czy przypadkiem nie ma też w internecie, na YouTubie dostępnych jakichś właśnie wspomnień i relacji właśnie z tego spotkania. Tego nie jestem pewien, ale można ewentualnie właśnie poszukać. Też bardzo przejmujący jest ostatni list Żbika, właśnie pożegnany przed śmiercią. Zresztą Żbikowi też zarzucono też kolaborację z Niemcami, bo porozumiał się w jednym temacie z okolicznym oficerem Wehrmachtu, wobec którego zobowiązał się, że zresztą do Żbika bardzo często docierała miejscowa ludność, prosząc go o uwolnienie na przykład zakładników rodziny. Żbik, godząc się na uwolnienie zakładników właśnie niemieckich, którzy Niemcy przetrzymali Polaków, no porozumiał się z tym dowódcą na zasadzie listu, że jeśli nie będzie zaczepiany, on nie będzie toczył też przeciwko Niemcom jakichś działań wojennych. Według mnie no to jest uczciwa cena za to, że no, iluset Polaków mogło zostać w ten sposób uratowane. Też mi się przypomina właśnie brygada, jest taka akcja Czarnocin, gdzie żołnierze brygady pojmali prędzej w akcji zbrojnej oficerów niemieckich, majora dokładnie. W Czarnocinie byli przytrzymani polscy zakładnicy. Właśnie brygada wykorzystała w tym Żbik właśnie brał w tym udział. Wykorzystała tego zakładnika, żeby wymógł na obronie tego posterunku, że w zamian za to, że ocalą mu życie, on napisze specjalny list, pismo, że wobec tego faktu polska ludność nie ucierpi. I do końca wojny faktycznie miejscowa ludność Czarnocina nie spotkała żadna represja ze strony Niemców.
tak nie patrzę, to jest nie wiem, 150 osób, 100 osób ocalone, to jest, mówię, to jest według mnie uczciwa cena i to nie jest żadny w ogóle zarzut o kolaborację, to jest bez sensu. No, skoro komuś zależy tylko na tym, żeby ocalić Polaków i to często też oni sami potem brali na siebie tą odpowiedzialność, czyli tylko oni potem na nich ich opluwano, mimo to, że jednak oni się starali, żeby o tą naszą ludność, naszą ludność chronić. Teraz tak jeszcze a propos właśnie AK i NZ-u. No stosunki to były różne generalnie. Są do dziś zachowane protokoły. Wiadomo, że jak szeregowi żołnierze, no to na to powiedzmy też nie zwracali uwagi, no bo walczyli ramionami i tyle, tak? Jako najwyższych jakiś tam. Tak. Generalnie stosunek był bardzo pozytywny właśnie. Te większości wynikały na wyższym szczeblu. Czytając protokoły scaleniowe z NZ-u, z AK, no to no, naprawdę obiektywnie to czytając, no to można stwierdzić, że ten AK działał na niekorzyść NZ-u, ponieważ wszystkie dyrektywy scaleniowe, które naczelny wódz wysyłał z Londynu, były całkowicie się różniły od tego, jak chciał to zrobić Bór Komorowski. Ponieważ Bór Komorowski chciał podporządkować NZ tylko na jego warunkach, bez praktycznie zachowania jakiejśkolwiek autonomii. NZ zresztą wyznaczył na pełniącego obowiązki dowódcy przy AK NZ-u swojego dowódcy. AK w ogóle tego nie uznało, twierdząc, to był nowy kurcyjusz. Prawdopodobnie on zmarł potem niedawno później, ale prawdopodobnie to wszystko, co on przeżył, ten stres i te niektóre nieprzyjemne rzeczy, to był właśnie wynik tej nieczystej gry. I jak ktoś właśnie chce, mogę też przesłać, bo mam te skany właśnie tego grafis tej umowy staniowej. Mówię, no czytając to, nawet nie wiedząc, jakie to miało tło, to każdy widząc tą wymianę zdań, widząc te argumenty, to łatwo bardzo można powiedzieć, że jednak Bór Komorowski grał na wielką niekorzyść. No było wiele niesprawiedliwości z obydwu stron, ale jednak to była wojna, to były całkiem inne warunki. Prawdą jest też to, że BIP, czyli Biuro Informacji Armii Krajowej, naprawdę był przywarty przez komunistów i wpływy lewicowe. Tak jak na przykład była potem likwidacja dwóch członków BIP-u i potem rzucona na NZ, po bardzo wielu latach się jednak AK przyznał, że to jednak oni zlikwidowali, no ale to pozostało w świadomości ludzi, w książkach to pozostało. Nikt potem tego nie prostował, nikt nie mówi, że to jednak NZ nie dokonał. To jest też taki film, właśnie kadry NZ-u, tam Kuner, to jeśli nie mylę, z IPN-u właśnie nadal twierdzi, że to wszystko, te tak zwane walki bratobójcze, które według mnie, nie było żadnych walk bratobójczych, bo jak można nazwać walkę bratobójczą z kimś, kto poszedł na zdradę narodu polskiego. Ktoś, kto się stawał komunistą, występował przeciwko narodowi polskiemu i przestał być Polakiem, no bo walczył ze swoimi, to ten. I właśnie to mi się spodobało, ten Kuner twierdzi, że właśnie odiół za to całe wytworzenie tak zwanych walk bratobójczych ponosi NZ. No i przykre jest to, że właśnie mówi to osoba z IPN-u. I to takie rzeczy też powtarza w Sigma, bo ktoś, kto niestety nie jest zainteresowany tematem, to będzie to zapewnił. Także i też no niestety no, wiele niesprawiedliwości, wiele nieprzykrości spotkało właśnie NZ z Londynu, gdzie nasze naczelne dowództwo do końca wysłannicy do Brygady Świętokrzyskiej do Londynu nie powiedziały do końca, że są z NZ-u. Jakby to powiedziały, to nie byłby tematu. Zostali w ogóle olani, nic by nie było z rozmowy. Nie wiem, czy ta jednostka by nie była wydana Sowietom, bo też były takie numery. Zresztą generał Tatar i generał Utnik po wojnie nagle wrócili do Polski i stwierdzili, że wierzą komunistom i będą z komunistami budować Polskę Ludową. A to właśnie te osoby blokowały dojście NZ-u do naczelnego wodza. Zresztą generałowi Sosnkowskiemu i generałowi Andersowi nie można nic zarzucić, ponieważ oni często byli dezinformowani na temat i sytuacji w kraju i właśnie działalności NZ-u. Nie mając relacji takiej, no, nie jest ich winą, że słuchali jednak prostych doradców, no co często właśnie, no potem kończyło się bardzo źle. Ale mimo to, mówię, no, AK bardzo często pomagał NZ-owi i NZ AK. Były też przypadki, że na początku tworzenia się NZ-u wielu żołnierzy z Mazowieckiego, z Podlasia, Białostoczyzny, to przeszło całkowicie całymi kompaniami na NZ-u. Zresztą AK na Kielecczyźnie, Nowoczyźnie bardzo często współpracowała z NZ-em, często właśnie zlecając im likwidację komunistów i innych band, a oni tego no, nie mieli zrobić, ponieważ był nakaz z Londynu, że nie wchodzić w żadną akcję zbrojną z komunistami, starać się współpracować. Także późniejsza akcja burza, według mnie, to było coś. No, ciężko to jednak no, ocenić z takiego punktu widzenia, jak my teraz możemy sobie spokojnie tu mówić, ale według mnie no, to było zbiorowe samobójstwo i ktoś, kto podjął decyzję o takiej akcji, no to powinien za to odpowiedzieć, no, ponieważ no, wydał w ten sposób na śmierć kilkanaście tysięcy AK-owców, no bo ujawnianie się przed Sowietami, wiedząc, że jakich agentura 1942 roku działała na niekorzyść
Polaków robiła listy osób przeznaczonych od razu po wejściu komunistów do likwidacji, no to... Ale to już było widać w Wilnie przecież. Proszę? To już było widać po wyzwoleniu Wilna. No dokładnie. Wszyscy jednostki AK, w większości szeregowi już byli rozbrani, ale oficjalnie na miejscu był strzał w tył głowy. Tam nie było zlituj się, nie było zmiłuj. Dlatego też jest takie jakby autonomia, bo AK na Wilnie-Szczyźnie i na Kresach Wschodnich całkowicie działa większość oddzielnie wobec tego centralnego, ponieważ ci nie wiedzieli, z czym oni się kurczę zetknęli na początku, jak sobie tam weszli. Tam było autentycznie i musieli walczyć często z Ukraińcami, z Litwinami, z bandytami, z Niemcami i Sowietami. Tam AK to miała najtrudniejsze w ogóle położenie. To była walka na tyle frontu do żadnego wsparcia. Potem też taki Adolf Pilch, Dolina, musiał się porozumieć ewentualnie z Niemcami, no bo za to potem miał być skinny przez AK, ale co on miał zrobić biedny, jak on nie miał żadnego wsparcia, jeszcze miał ręce związane i musiał przejść, przemaszerować, no bo inaczej tam by czekała śmierć po prostu. Nic innego by nie mógł zrobić. Także no, Sowieci to nie mieli, tak jak Niemcy czasami, jakoś no, cywilizowanymi metodami to ciężko powiedzieć, ale wykazywali się jakimiś w miarę ludzkimi odruchami, to u Sowietów tego nie było. U Sowietów jak nieperfidne metody mordowania, strzał z tyłu głowy, też mi przychodzi raz taka na myśl, jak Sowieci się dowiedzieli, że rodzina jednego członka, że jest w NSZ-cie, to przez tydzień ich głodzili w szopie, którą potem spalili, żywym spalili. Także takich jest przykładów więcej, a największy przykład ich korony to jest Łączka, gdzie pewnie wiele osób do dziś nie zostanie wykrytych, ponieważ oni są zakopani, po prostu są teraz komuniści, sobie groby podkorzyli na swoich ofiarach. To jest coś mniej niesłychanego, tak jak mówił Leszek Czerwowski, to najlepiej po prostu ich wykopać w Wolki Foliowej i do mocodawców do Moskwy, tam temu komu służyli, tam ich po prostu odesłać. Dziś jak profesor Szwagrzyk jak właśnie prowadzi te wszystkie wykopaliska, to mówi, że wiele osób się nie zgadza na przykład. Albo nie może, no bo jak tutaj jakiś jest zasłużony towarzysz, to od razu szum, że chcą rozkopywać groby, chcą odkopywać przeszłość, rozdrabiać rany, a tak nie można. A często pokrywa się jednym komunistą, jest w dole wrzuconych 20 osób. Zresztą Łączka chyba, Patera był pierwszy film, teraz ma dzieci Łączki, drugi, jak to powiedział, ale... relacje tych archeologów są tak przyjmujące, że oni widząc to płaczą, że nie wiedzą, czy oni by byli w stanie się tak zachować, jak ci tak niezłomni, ponieważ jak widzą, jak osoby połamane w nienaturalny też szkielety sposób i one 20 osób leży w dole 2x2, no to mówi, nie wie jaka bestia mogła coś takiego zrobić, żeby w ten sposób, i najlepsze jeszcze, gdyby na przykład byli komuniści pod tym chowani, raczej na tym chowani, no to jeszcze jakoś, ale wiele osób jest pochowanych pod później stawionymi toaletami, wysypiskami śmieci i zresztą były też przykłady, że wiele osób potem mówiło, że odkryli grób jego taty pod wysypiskiem śmieci, albo pod teraz tam, gdzie stoją miejskie szalety. Dla mnie to nie do opisania, to jest po prostu barbarzyństwo, albo zezwierzęcenie, to jest chyba zbyt mało powiedziane, a inaczej się to określić nie da, no bo perfidne zamazywanie komunistów, no niestety trwa do dziś, bo jak mówię, no, spotkania się coraz częściej organizują, ale to są nadal takie wąskie grupki, a gdziekolwiek się powie NSZ, no to albo jest cisza, albo od razu zarzut o oszołomstwo, a tym bardziej jak jakieś są książki, to pewnie sfałszowane. Także mówię, no jak to teraz nie zacznie kurczę wypływać na powierzchnię, nie będzie odkonywane, to za kilka lat dojdzie do tego, że my będziemy żyli w świecie, w którym pamiętamy tych bohaterów, a obok będzie młode społeczeństwo, co będzie żyło jak w Matrixie, będą dwa różne światy. No teraz tak jest przecież. No, także jest coraz gorzej, no ale no mówię, są jakieś tam promyki nadziei, no osoby, które do niedawna były osobami rodziny drugiej kategorii, całkowicie marginalizowane, dziś mówią o tym, nawet czasami w jakichś mediach się coś pojawi, chociaż jak ostatnio, chyba 1 teraz marca, Bór Komorowski powiedział, że o żołnierzach wyklętych, którzy mordowali żołnierzy wyklętych, ma coś takiego. No i najlepsze, że to powiedziały przy rodzinach tych osób, co tam były. W miarę teraz to było upowszechnione, ale tak jak kiedyś było, to były marginalne spotkanie gdzieś tam na tej Łączce. Zresztą nie wiem, czy do dziś te trumny, które były, które ciała były wkopane do trumny złożone, nie wiem, czy do dziś nie są chyba gdzieś tam w jakimś areszcie, ponieważ był taki numer, że prokuratura chyba je zaresztowała. Normalnie zwinęli z cmentarza trumny i nie wiem, czy nadal, czy one wróciły na miejsce, czy nie. Tak samo w Ostrołęce po postaci Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Jest też dużo przeszkód, ale tam akurat jest sprawa bardziej jasna, ponieważ tam było dosyć dużo Muzeum Wyklętych. Panteon ma powstać na Powązkach, ale czy on powstanie, to jest milion projektów, nagle jest milion osób, które chcą się pod to podczepić i według mnie przez kilka lat to będzie nadal wszystko tak rozmyte, że żeby to się, mówię,
coś wyklarowało, no to włączy. No. IPN robi niby dużo, prywatne właśnie osoby robią dużo, wiele słowie publikacji i doktora Muszyńskiego, Jana Żaryna. Często jest wiele ich dostępnych w internecie, tam w formacie PDF. Także zachęcam, można czytać i oglądać te filmiki, wykłady też Leszka Żebrowskiego, bo zawsze znajdzie coś ciekawego, co zainteresuje, bo no, można temat podrożyć, tak jak no, książka Herezińskiej. No, wiele osób no, nie słyszało, ale no, czytając to, no to według mnie to, no, ona mówi też, że Bekarty, Wojna, bo coś, dla mnie to jest jeszcze największą historię. To jest, według mnie to był hollywoodzki po prostu hit. No powiedzmy takiej historii, gdzie najpierw brygada walczyła z Niemcami, potem z komunistami, potem przydali się na Zachód. Tam wyzwolili obóz koncentracyjny. To jest ładno. Najlepsza... Jest ciężko, początek, bo przecież prowadzenie tych politycznych, tak. Prawda, ale potem te, po tych stronach to się, no, ona tak zjadła, nie bardzo, tak. Chcę mówić, z tą polityką też różnie było generalnie. Ale no, mówię, no czyta się elegancko, także fajnie jest, mówię, wstęp do takiej w ogóle poza największych historii, no bo... No mówię, no, Bekarty, Wojny, cokolwiek, każdy sobie jaki najlepszy hit Hollywood, myślę, no, przy tym według mnie to jest no. Tak naprawdę, nie? Chciałam jeszcze zwrócić uwagę, bo dla mnie to bardzo wzruszające w tym albumie o prywatności Topolskiej jest normalnie plan lekcji. To jest coś nieprawdopodobnego. Zresztą... Jakiego formatu to byli ludzie, że w warunkach wojennych, polowych, gdzieś w lesie, oni tam mieli to napisane, że tu się uczymy polskiego, tu matematyki, tutaj są jakieś zajęcia. Rosyjski, francuski, tak. Niemiecki były i tak. Coś niesamowitego. Zresztą było tak samo jak w Polskim Państwie Podziemnym, tam były normalnie, to jest, można było zdawać maturę, uczyć się geografii. Mówię, no wiele osób było 15-16 lat, oni praktycznie szkoły nie mogli rozpocząć, więc dopiero się wszystkiego uczyli w tej brygadzie, co im potem nie przeszkadzało, że właśnie jak mówiłem, no, byli profesorami, wykładowcami na uczelniach zachodnich i to co mówię, to nie był margines jakiś, to był po prostu znaczny procent tych osób. Zresztą też teraz tak przypomniałem się, wspomnę, że Brygada Świętów NZ jako jedyny wydawał gazetę dla księży, to był Lux Mundi. Zresztą NZ miał wiele takich rzeczy, których nikt w podziemiu nie miał, były unikatowe, a no, dziś się rzadko o tym mówi. Te koncepty wszystkie, które oni tworzyli, które oni wyjść na zachód, i to dla wielu pewnie i teraz tych polityków i tak zwanych ekspertów są niedoścignione. Nie tylko jeśli chodzi o ten język, którego używali, ale o te tezy, które stawiali. Także tam od rana była modlitwa, msza, potem było musztra, szkolenie bojowe dla tych, którzy nie mieli. Właśnie potem lekcje. Tam cały dzień był zagospodarowany, nie ma tak, że sobie siedzieli. Jak na przykład komuniści sobie, nie wiem, planowali, że dziś wysadzą jakiś pociąg w powietrze, albo nie wiem, albo zewą jakieś druty. No. Także zresztą było o tym zapomnę powiedzieć, ale jeszcze tak szybko wrócę. Była taka bitwa pod Falisławicami i tam brygada zlikwidowała organizację komunistyczną, która prędzej wysadziła w powietrze pociąg. Okazuje się, że był pociąg zmieszczony z ludnością, która wiosła żywność na wioski, żeby tam ją sprzedać. Oczywiście w komunistycznych rozkazach i relacjach to był hitlerowski pociąg. Nie było czegoś takiego, jak hitlerowski pociąg mógł być no, z miejscową ludnością. Oni go wysadzili, ograbili tą ludność żywności i zostawili ich, no, żeby ci rani dogorywali. Brygada Świętokrzyskarysła właśnie tam patrol sanitariuszy, który ich opatrzył, no i potem w ramach kary zlikwidował właśnie ten oddział komunistyczny. Zresztą też polecam, jak ktoś ma, nie wiem, 5 zł często, bo takie książki typu kalendaria jakieś komunistyczne, można sobie kupić się pośmiać, bo hity, które są tu zapisane, jakim językiem są pisane. Oddział, który liczył 30 osób, on dziennie potrafił przeprowadzić 10 akcji. W różnych oddalonych od siebie od 300 km miejscowości. To jest książka, najlepsze, że ta książka u mnie też w bibliotece ją znalazłem. Najlepszy jest numer, że tutaj... Proszę? Mówię nieśmiertelny. No, ale najlepszy jest numer taki, że tutaj chyba akcje zaczynają się już od początku chyba stycznia 1942 roku. Gdy nawet oficjalnie Gwardia Ludowa powstała w połowie dopiero 1942. Czyli oni już walczyli, jakich jeszcze nie było, to nie wiem, czy jakieś zjawy były, czy co, no bo momentami naprawdę, czytając to jest szok niesamowity. Mówię, język, w którym oni pisali, to jest totalna masakra, ale no, czasami można sobie to poczytać, się pośmiać, no bo momentami to mówię, no takie są relacje, że tutaj stała moja babcia, tutaj dziadek z widłami, no i my walczyliśmy z Niemcami z SS, z dywizjami pancernymi i w ten sposób oni sobie to wszystko opisywali. Mówię, hitów jest takich, tylko na przykład takie, jeszcze tylko szybko przytoczę, bo to mnie najbardziej tak śmieszy. Chyba z okazji, teraz, z okazji jakiejś tam rocznicy komunistycznej, oni stwierdzili, że we wiosce wysadzą kilka słupów telegraficznych i szczycą, że 8 godzin było przerwy w połączeniach. Potem piszą, że za kilka dni dalej wysadzą pociąg, było 8 godzin przestoju między pociągami. Potem gdzieś zaległ pał. To nawet naznaczone, bo czytałem szybko. Gdzieś było, że
majątków Anapol partyzanci przeprowadzili poważną akcję zapatrzeniową, zabrano wiele świn, bydła i koni. To jest akcja wielka zapatrzeniowa. A takich było przypadków o wiele więcej. Były też na przykład bardziej praktyczne, że komuniści po rekwizycji na przykład widzieli, że ktoś szedł na przykład miejscowy, no to na przykład były takie relacje, że wieszali go na łańcuchu i topili w studni. I to pisali sami w tym. To są relacje, że komuniści potem pisali, że zarekwirowali parę damskich pończoch, kremy do opalania i to wszystko im piszą. To są ich akcje bojowe, także mówię, no można się nigdzie zaśmiać, ale najgorsze jest to, że no do dziś to funkcjonuje. No, nikt tego nie spali w bibliotekach. No, to nam akurat się nadaje, ale spytałem to po pierwsze, żeby sobie porównać niektóre rzeczy, które komuniści piszą o NZ-cie, żeby mówię, nawet czy wiedzieć, czy to, co oni potem na procesach pokazów gadali, czy oni to sami piszą. I się okazuje, że większość rzeczy, które oni tam pisali, nawet tutaj nie ma. Także ich zarzuty były całkowicie i bezpodstawne, i wiesane z palca, ale mówię, no, trzeba się spodziewać po kimś, kto przed wojną był przestępcą, był skazany za kradzież, był znanym sadystą. I często nawet to było sobie typu jakiś krawiec, który nie miał pojęcia o administracji, był tylko awansowany, dlatego że powiedział, że będzie wypełniał linię partii od A do Z. Nie było żadnego ale i specjalna filoci po tym rządzili. A no niestety jest taka prawda, że dziś rządzą w tej przeszłości przypadku. Bardzo ciekawa książka jest właśnie taka beletrystyka, już to jest Marcina Wolskiego, Nie prawe łoża. Ale świetna rzecz, to jest właściwie napisane na podstawie tej pracy naukowej, którą Chodakiewicz robił z ten nasz drugi o PS-ie. Kontarczyk. Właśnie, jest Kontarczyk. Tak. No. I oni pracę naukową napisali, a Wolski na podstawie tej pracy naukowej przetransferował to do beletrystyki. Naprawdę świetna rzecz. Mówię, to są, ale lepsze numery, że większość tych rzeczy wydają nieprawdopodobne, ale no, ten aparat komisji tak był robiony. No. Oni zrekwirowali krowę, to była wielka akcja. Oni pisali o tym, potem chwalili się. I najgorsze jest to, że za takie właśnie akcje, te często, gdzie rekwirowali takie rzeczy w majątkach zarządzanych przez Niemców, potem Niemcy nie mścili się na nich. Oni się mścili na miejscowej ludności. I za to, że oni na przykład tą krowę tam zabrali, to na przykład potem cierpiało, nie wiem, 10 zarządców tego folwarku. I potem oni mieli no przetrapane, ale o tym się mówię, nie mówi. I tak samo, to jest akurat też ciekawe, bo po wojnie w Zbowidzie tam przyjmijmy, nie wiem, zresztą nie wiem, komuniści mogli mieć 20-30 tysięcy kuk, ile mogli mieć swoich żołnierzy, no to w Zbowidzie nagle po wojnie było 100, a po 70 latach, w 70 latach, jak oni wymiera, nagle się 300 stało. Nagle 300 zaczął walczyć i z każdym rokiem to rosła ta liczba, także to jest też, nie wiem, czy oni się nagle... Mówię, tak, z idiłami może być tam. No a właśnie też Leszek Grzybrowski często o tym właśnie też mówi, jak on był właśnie na początku w tym, tam właśnie w tych kombatanckich związkach, gdzie on często też weryfikował te osoby, to było, mówi, że spotkał faceta przed tym, czytał sobie, że tutaj jakiś zbowi, tu coś, ja mówię, że czego pan szuka, to może pan dzwonować. A patrzę, co tu jeszcze mogę się do czego doczepić, żeby dawali mi jakieś pieniądze, nie? Także, mówię, no takich samozwańczych bohaterów była masa. Niedawno z kolegą na powstaniach przeglądaliśmy grobę powstańców w naszym cmentarzu, to patrzymy, tak jakiś jest niski, jakiś facet na zdjęciu, na grobie, obwieszony cały, kurczę, jak choinka, lampkami, medalami. Mówię, patrzymy, tutaj wielki partyzan, Gwardia Ludowa. Mówię, z ciekawości się dowiemy tutaj, się okazuje, jakiś był taki nieudaczyk miejscowy, który miał może 1,50 m wzrostu, ale był wszędzie, gdzie tylko można dostać oznaczenie. No i taka osoba dziś przy nim idzie, na to jakaś klasa, na ten grup patrzy, o, żołnierz, bojownik, walk, wolność, niepodległość. I sobie patrzy, o, jakiś tutaj jest, kurczę, Barański zresztą się zwał. Tak jakiś wielki, zasłużony żołnierz. No, naprawdę jest inna. Tak jak w Ameryce gdzieś na zachodzie w miarę to zostało rozliczone, bo to w Polsce na obchodach, jak jesteśmy, to ja na przykład jak podaję rękę jakiemuś żołnierzowi, ja nie wiem, czy to jest żołnierz z NWP, z UB, z SB, to może być każdy, może nawet mogę podać mordercy, o tym nie wiem. To wszędzie są rozliczone, bo to nadal ci, którzy mordowali, mają nadal mundury, mają zaszczyty, mają gwiazdki, a żołnierze NZ-u, na przykład Szucki, Artur z Lubelszczyzny, także działał ze Zniczem, on, nie wiem, czy nie jest podchorążym chyba, ale powiedział, że mimo, że chcieli mu dać na podpórczyka awans, no bo już nie przyjmie tego, bo nie, już wiele osób nawet nie ma z tych, nie było wyżej awansowanych niż porucznik. Także oni żyli w ogóle i w zapomnieniu i nawet nie, o te zaszczyty jakoś nie zabiegali, bo oni wiedzieli, że swoją pracę zrobili. U ludności, gdzie pojedzie się na przykład na Kieleczyznę albo na Lubelszczyznę, wszędzie ludność zaświadczy o tym, że NZ był dobry, że oni ich bronili i tylko ludność się tej miejscowi nie słucha, tylko to zawsze jest ta opinia tych tak zwanych autorytetów, którzy swoją linie tam partii nadal forują, nadal propagują. No i niestety no, prawda jest na tyle smutna, że te osoby nadal w większości nie dość, że odchodzą w zapomnieniu,
właśnie w większości z fałszywymi zarzutami kłamliwymi. Także to jest według mnie najgorszy dla nich, bo to nie to, że oni nie mają orderów coś, tylko no jeśli ktoś walczył, a potem mu się mówi, że on jest zdrajcą albo kimś, to no nie jednego chyba, jednemu sobie chyba może to złamać albo podłamać, ale no mimo to te osoby no, nadal funkcjonują i nadal jeżdżą i nadal na spotkania też opowiadają. Także mówię, no mimo że 90 lat więcej to żywe kopalnie wiedzy i no, ja pewnie nie wiem, nie dożyję tego wieku, ale w tym wieku jakbym miał taką pamięć, no to. To była jakaś masakra, coś niesamowitego. Mimo to, że oni tyle przeżyli, to dziś to są ludzie, instytucje. Także może się uda jeszcze ewentualnie pułkownika tu zaprosić, bo myślę, że jeśli by była taka opcja, a wiem, że ma pewnie dosyć dużo spotkań, to myślę, że nie byłby na tematu, że tylko by patrzył jakie auto i żeby tu przyjechać. Także tak było w Wągrowcu. Mówi, że usłyszał, że Wągrowiec potem opowiadał, że tutaj na strumie kajakowym był i wszystkie historie. Mówię, gdyby nie to, że powiedział, że już trzeba trenować, bo dwie godziny, nie? Ani wodą mi nie popił, stał tak jak ja i 95-letni człowiek, także... Na marszu no. Zwycięstwa był, wprawdzie nie maszerował z nami, ale na koniec miał dwa zdania powiedzieć, a skończyło się tak jak mówisz, na praktycznie 20 minutach. No bo jakby mi się rozdało, to jest koniec, no to pewnie do rana nawet takie można udać. No jak wspomnienia to też, mówię, no nie jedną książkę można napisać, zresztą jest książka. Wspomnienia Podchorskiego, one są na chomiku dostępne, tam chyba powyżej 100 MB mają, są do ściągnięcia. Też polecam, bo się bardzo fajnie czyta. Zresztą pułkownik Podchorski z Budnia pochodzi, z Podchodzieży. To Dering się nazywał. Podchorski to był jego pseudonim, który potem przyjął jako własne nazwisko. I też generalnie on wychodził z powstania jako, zresztą to był powstaniec, lewoki snajper, jako jedyny w sumie. Znacie własne zdjęcia, jak on właśnie celuje lewo oki, nie? Także to jest też fajne zdjęcie, jakieś ciekawe pułkownika. I on też wyszedł na legitymacji AK. Bez powiedziałbym, że z LZ-cie to prawdopodobnie nie wiem, co jak stał, to by go zaszczelili. Także właśnie też wielu powstańców LZ-u, a to też było około 3 do 4-5 tysięcy żołnierzy walczących, co mówi to pominięte, to wychodziło na legitymacjach AK. Mówię, jakby było, że LZ, no to źle by się z nimi stało i nie trafiliby do obozu, tak jak mówię, no. Zakopanie gdzieś pewnie pod gruzami Warszawy z kulą w tyle głowy. No. Czy jeszcze jakieś pytanie były? Gdybyś pan mógł jeszcze opowiedzieć o tej akcji, bo NZ w końcu się trochę dogadali, musieli się dogadać z Niemcami w sprawie tego przerzutu na teren okupowany przez Polski, tym spadochronowym. Tak, były trzy patrole lotnicze, w tym potem jeden był pieszy. Generalnie te patrole były ustępstwem całkowitym, bo jeśli one by nie wystartowały do Polski, to Niemcy by się prawdopodobnie z brygadą rozprawili. Z drugiej strony to też ja nie poszukam tego w ten sposób, chyba z Niemcami, tylko brygada wykorzystała Niemców do swoich celów, ponieważ przed odlotem to żołnierze brygady podkreślali, że dostali tylko rozkaz od dowództwa NZ-u z zastrzeżeniem, żeby nie słuchali w ogóle rozkazów niemieckich. Tam nie było żadnych dyrektyw, żadnych innych niemieckich rozkazów. Po przylocie do Polski oni mieli się porozumieć z dowódcą NZ-u, przekazać pieniądze na działalność i zdać relację z tego, jak brygada walczyła, bo w Polsce nie wiedzieli, gdzie jest brygada, czy ta rozbita, czy też gdzieś stacjonuje, czy też nadal walczy. Także według mnie to, że Niemcy w ten sposób te patrole rzuciły, no to było tylko według mnie bardzo pozytywne zrządzenie losu. No i tylko wykorzystanie wroga do własnych celów, no bo jeśli oni nie byli związani żadnymi rozkazami niemieckimi, a wykonywali tylko rozkazy NZ-owskie, z tym zresztą wielu potem żołnierzy, jak właśnie Kołaczkiewicz, Zawisza, oni kontynuowali działalność partyzancką na ziemiach polskich. Przekazali też, wielu się porozumiało właśnie z dowódcą NZ-u, które wtedy stacjonowało w Krakowie albo w Częstochowie, bo nie ma zbliżność ten front sowiecki. Właśnie przekazali na nim relacje. Także potem zresztą oni też byli zaczątkiem tak zwanej drogi Konrada, co o tym do dziś rzadko kto mówi, a tak naprawdę przez tą drogę, którą utworzyli NZ-owcy z Ratyzbony, czyli tam, gdzie kompanie wartownicze stacjonowały do Polski, no to nie tylko byli NZ-owcy przytani, ale jakowcy i winowcy i wszyscy, którzy mogli się też nie zgadzać z NZ-em. Socjaliści, zresztą w NZ-cie też było kilku socjalistów, w teorii tych, którzy w życiu by do obozu narodowego nie przystali. Także to już nie było tak, że to była hermetyczna jakaś klika, która była zamknięta na inne opcje albo jakieś inne rzeczy. Także mówię, no opróżnić się tego nie da nawet w jeden dzień, to jest po prostu z taki ogrom tych dokonań, ale no mówię, no szkoda, że one są tak nadal mało znane, no bo mówię, jeśli tak się pozna chociażby w części, to się w ogóle, to jest pierwszy szok, ile tego było i o tym nikt nic nie mówi, ani nie było nawet na lekcjach historii, to jest
pułkownik Bochun, no to według mnie to nie dość, że być bohater narodowy, no bo ponieważ ocalił 1200 osób, potem w kompaniach wartowniczych byli przyjmowani Polacy z obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec, czy Akowcy, czy no ktokolwiek inny. Zresztą dzięki stanom brygady została uwolniona żona Mikołajczyka. To potem znajdowała się przez długi czas w Brygadzie Świętokrzyskiej. Nie, czy ktoś jeszcze ma taki bunt, to jest zawdzięczał właśnie w Brygadzie, oprócz Mikołajczykowej. Ale chyba sobie już nie przypomnę. No ale to jest naczelny dowód, no jeśli by nie chcieli, no to po co by się starali, żeby jakoś Mikołajczykową uwolnić? Po co, żeby potem do męża wyjechała? No potem, no wiadomo co, PSL był wykorzystany w sumie jako marionetka w tym tak zwanym wolnych wyborach. No ale no, co brygada zrobiła, to jest ich. Tego nikt im nie zabierze, no ale mówię, no tak jak powiedział pułkownik Bochun, no ich czyny same się bronią przed tymi zarzutami. No, wystarczy tylko chociażby w drobnym ułamku poznać ich historię, a gwarantuję, że się w ogóle nie znajdzie ani słowa o rzekomej kolaboracji, albo jakichkolwiek chybionych, bo większość jest chybionych zarzutach, także mówię, dla mnie to jest jednostka, która przez tą całą swoją drogę, przez to co oni przeszli, no to teraz powinna być stawiana jako wzór dla, nie wiem, czy dla armii, dla każdego, nie wiem, dla każdego z nas, no bo taką niezłomność i taką wiarę w to, co robią, no to pewnie nie jeden by się zachwiał, widząc to, że no, przed nim stoi Niemiec z odbezpiecznym karabinem, może go w każdej chwili zabić. Albo nie jeden by się złamał i poszedłby na całkowito jakąś współpracę z Niemcami, mimo to, że żołnierze, brygady, dowództwo grali na czas, no bo musieli, no bo inaczej by nie połączyli się z tą armią amerykańską, z którą potem wspólnie toczyli boje. No, inaczej Amerykanie by nie mieli takiej opinii o brygadzie. Dlatego oni nie wydali, bo wiedzieli, jaką jednostką jest brygada, jak z nimi walczyli, jakie wielkie zasługi włożyli. Dla mnie najpiękniejszym też w sumie takim motywem jest to, że brygada nadal chciała stać jak najbliżej Polski, ponieważ jako pierwsi się do tej Polski wkroczyć i zajmować i walczyć sobie tam. Oni do końca w to wierzyli, że wybuchnie trzecia wojna światowa. No co wiadomo, teraz z perspektywy czasu no jest no, ciężkie do pomyślenia, no ale jednak oni szkolili się cały czas w tych kompaniach wartowniczych bojowo i oni myśleli, że oni będą szpicą, tą forpocztą polskiej armii generała Andersa, która pierwsza wkroczy na ziemię polskiej i zacznie zajmować. Zresztą to też bardzo pięknie pułkownik Bochun pisał, jak właśnie przekraczali umocnienia niemieckie, że są jako pierwszą jednostką, która wkroczyła na prastare ziemię polskie. Że apeluje do wszystkich żołnierzy, żeby zachowywali się z pełną powagą i dumą. Też nie było takiego czegoś, że byli w Czechach, że oni na przykład grabili ludność czeską. Tam nie było, tam zawsze było płacone za żywność, inne rzeczy były pieniędzmi. A nawet jak jakieś było, bo wiadomo, no, nie uniknie się jakichkolwiek no, najmniejszych przestępstw, tam nie było tak, że to szło gdzieś jakimś tam błahą, tylko była twarda, tam był sąd i było twarde postępowanie. Były też wyroki śmierci, na przykład pijaństwo i opuszczenie jakichś innych rzeczy, no bo jeśli by tego nie było... Zdechę była też w Legionie, któregoś właśnie pili i... Tak, ząby zastrzelili tego żołnierzy i są dwie wersje, że albo popijał jakąś dziwną agitację, szerzył, ale też jest druga wersja, że po prostu podważał autorytet dowódcy Bochuna. No w tym momencie, ale tym bardziej ząb już miał taki jeden przypadek w Anglii, gdzie też po prostu no, nie wytrzymał, żeby podtrzymać ten autorytet, taką tą karę w kompanii, to po prostu jako żandarm no, zastrzelił jednego z żołnierzy, no bo no, to było czymś normalnym, no, albo demoralizacja i bawienie się no, partyzanckie z szabelką, albo poważne Wojsko Polskie, bo też trzeba znaczyć, że brygada w pełni umundurowana w przedwojenne polskie mundury. To nie było tak, że oni mieli jakieś swoje tam bluzy, jakieś koszule zwykłe, bo za każdy mundur, który dostawali od tego, na przykład nie wiem, sukno, jakiś materiał, to nie było tak, że wchodzili do mieszkania, się ten mundur brali. Za każdy mundur było na przykład dawane płótno, nie wiem, na przykład na jakieś spodnie dla tego, jakieś żywność, także nie było przypadku, nie było żadnych przypadków grabieża, ani jakichś nadużyć wobec ludności polskiej, no dlatego ta ludność na tej kryczyźnie wszędzie no, ma takie dobre zdanie o tym brygadzie, to się samo też broni. Do dziś pewnie, nie wiem, pewnie już nie żyją mu świadkowie, albo się tam jakby może koło 100 lat, no ale te rodziny nadal przekazują sobie te właśnie opinie o brygadzie. Też patrzyłem właśnie, bo okazało się teraz, jak niedawno byłem w Kostyniu, bo trzech żołnierzy w brygadzie, patrzyłem tutaj, to ciężko. Jedyne, co mi się udało wykryć, to z WSG Owarta z Rudek, a to jest powiat szamotulski, to trochę dalej, nie? No także w Rudkach WSG Owarta działał. Potem jakie tu są okoliczne, jakie jest sobie ciężko i powiedzieć, także też jest książka fajna, Niezłomna Wielkopolska, tam jest właśnie opisane to podziemie antykomunistyczne. Większość, co tu spotkałem, to powstańcy wielkopolscy byli. Także prawdopodobnie też walczyli w czasie II wojny światowej. A co potem, ciężko mi powiedzieć, bo wiele na przykład tych opowiadań nie jest w książkach, a na żywo się można dowiedzieć od osób, które przypadkiem to powiedzą, a które prezydent tego nie mówił, bo takich przypadków jest masa. Się okazało niedawno w Rogozie, sobie też szliśmy cmentarz, i okazało, że mamy żołnierzy dwóch AK pochowanych na tym. W muzeum nic nie wiedzą, nikt nic nie wie, a są pochowani tam od 5 lat.
Także mówię, no takich przypadków jest po prostu szok. No, ale najbardziej przykre jest to, że to nie, mówię, nadal nie funkcjonuje w tej świadomości społeczeństwa. Ale mówię, no mimo to, że coś tam się pojawia, no czasami ktoś coś chlapnie, za dużo powie, że a tu sąsiad może był tego. No coś tam się odkrywa, no miejmy nadzieję, że to będzie tam nadal tak postępowało, no bo trochę jeszcze trzeba czasu, żeby to zaczęło tak wychodzić na wierzch, ale i tak już jest lepiej niż kiedyś. Także ja jestem dobry tylko myśli i miejmy nadzieję, że to będzie dalej działać. Dziękować osobiście wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że to pierwszy, ale nie ostatni raz takie spotkanie i dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie. Tak jest, będziemy z wami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.